Dobra, chuj z tym. Ja pierdolę, co ja miałem tu zrobić? Ja to. Sprzątanie gówna. A, i dołączam do tej. Do gildii kupieckiej. Jednak. Jebać tę straż obsraną. Działa to? Kurwa. O chuj. To spoko na poznawanie gry. No generalnie jak słuchałem ekspertów gotikowych, to powiedzieli, że najlepiej przejść tę grę dwa razy, nie? Ale chyba ni chuj bym się nie chciał dwa razy. Znaczy no, nie zaraz, nie raz po raz, no. Może kiedyś sobie tam kurwa zagram. W wolnej chwili. Gdzie jest ten? Slumsy. Slumsy są u góry, nie? To są jakieś organizowane bitki. Na piochy. Miałem tam iść. Dzisiaj kolejna beta Diablo. To spoko, no. Ja tam sobie pograłem trochę na ostatnim. Ale nie wiem, czy jest sens teraz grania w Diablo, kurwa, bo... No fajnie sobie przetestować. Nie, czekaj, gdzie ja idę? Fajnie sobie przetestować Diablo, ale żeby tak napierdalać co betę... To też tak, kurwa, no. Trzeba sobie jednak coś zostawić, aż to wyjdzie w pełni, nie? Lewa część mapy u góry. A to nie jest full góra? A, tu nie ma przejścia. Czy jest? Nie, są jakieś owce obsrane. Ja pierdolę, to miasto jest takie wielkie. Kiedy jakaś bitka? A, dobra. Muszę się przyznać, nie? Losowo jak se szedłem i zbierałem kwiatki, eksplorowałem mapę, znalazłem kurwa takie coś, nie? Leżało na ziemi, przy drodze. Widziałeś. To też takie jak one piece z Ash Dragon. No normalnie na drodze leżało, przysięgam wam, nie cheatowałem tej broni, kurwa, jest pojebana, 75 siły, wartość 800, kurwa, za broń. No przysięgam, kurwa, że przy drodze tak o, jakieś szczelinie. Dziękuję pan Song. A, teraz alertów nie widać. Pierdoczek. Teraz trzeba dać to tu. Tak, to. Gintamę widziałem. Nie, kiedyś chciałem sobie zacząć to oglądać, ale. Kurwa. A jakoś. Jak skończysz tego Gothica, będzie następna część, czy już koniec z tą serią? Nie no, zagram tego Gothica i potem nie ma co tak od razu napierdalać. No. Ale może kiedyś zagram. Zagram w dwójkę jeszcze. Mam Idolsa 11, nie polecam jak coś. Zostań sobie na 10, chuj z tym 11. Tylko się wkurwiam na to. Większość starych gier mi nie działa, muszę kurwa milion fixów wpierdalać się. Jak ja kurwa, nie, Rexia nie wiem na czym grałem. Ale też miałem problemy. Nie wiem czy to była już 11 czy dalej 10. Ale no nie da się w stare gierki. Mogę obywateli też opierdalać? Nie. Tylko NPC-tów z nikiem. Gdzie są bitki organizowane? Też coś? Czy radni gukowali niego? OCB. Zaraz w prawo. Kurwa. A znajdę. Znajdę to jakoś. O! Tu bitki są, nie? Bo tu jest twój krwi, tak. A, witam, witam. Chwilę. Nie wyglądasz mi na ostatnią ofermę. Powiedz mi, nie chciałbyś może dać komuś po mordzie i dostać za to kilka złotych monet? Co to za oferta? Sprawa jest prosta. Mam tutaj mały magazyn i organizuję w nim od czasu do czasu przyjacielskie pojedynki dla mieszkańców naszej wyspy. Jesteś zainteresowany? Przyjdź wieczorem. Z pewnością znajdzie się ktoś, z kim będziesz mógł się zmierzyć. Jakie czy to legalne? Nie, to legalne. Obywatele mają prawo do odrobiny relaksu po ciężkim dniu pracy, nie sądzisz? Arena trzyma ludzi w ryzach i pozwala im się wyżyć w tych niespokojnych czasach. Dobra, dawaj kasę. Jak życie? Nie zdajesz sobie sprawy, jaką popularnością cieszy się moja arena. Kilka miesięcy i kto wie? Może sprawię sobie ładny dom na starym mieście. To jutro o 15? Wysocki. Nie wiem kto jest z Rańca, Wysocki 15, ja mam wieczór.
Ale nie będzie tylko gotika, jakby no. Coś w tam sobie jeszcze porobię. Jakie są zasady? W zależności od dnia i nastrojów publiczności walczymy na pięści lub na broń białą. Nie używamy żadnej broni strzeleckiej ani magii. Walka trwa do czasu, aż jeden z uczestników nie padnie na ziemię. Nikogo nie zabijamy. Gdybym pozwalała tym łachudrom się mordować, to szybko straciłabym zawodników. Każdy uczestnik wpłaca opłatę za wzięcie udziału w walce. W zależności od renomy twojego przeciwnika, opłata może się znacząco różnić. Wygrany otrzymuje dwukrotność tego, co wpłacił, plus czasami jakieś dodatkowe nagrody. Ja zgarniam całość zakładów i wszyscy wychodzą szczęśliwi. A! I jeszcze jedno! Nie używamy tutaj żadnych imion. Nie opowiadamy o tym, co się dzieje na arenie, poza areną. Nie no. Nazwijmy to, co napisałeś, przejmijmy na Moniszkę, nie? Skąd Bagieta wytrzasnął Moniszkę, tak? No... Z tego, co ja wiem, to po prostu przyszła chyba do niego na stream i go oglądała, no. I jakoś to tam poszło. Wątpię, że kurwa on za nią latał na stream, chociaż... Chuj wie, no ale... Aż... Nie wiem... Się spoko, nie? Tam donate, nie donate, ale kurwa, nutę. Mogę zawalczyć na arenie? Mówiłam, żebyś przyszedł wieczorem. A, dobra, sorry. Gdzie to jest Wyro? O, jest Wyro. Dobra, sejwik. Ona mu rajdy dawała? A, okej. Okay. No, to jakoś tak to. O, kurwa. A ta Moniczka wcześniej coś nie kręciła z Dawidem Jasperem? Nie, to jakaś inna. A może i chuj wie. Stary, ja nie znam aż tego uniwersum, aż tak. Dobra, nie oszukujmy się, God Hits dobra gierka, ale jak urodziłeś się 30 lat temu. No ta no. Ale generalnie no to... Hej, ty! Ja mam mega sentyment do tej gry. Jakbym nigdy nie grał w Gothica i teraz miałbym zagrać w Gothica, no to bym nie zagrał, no. Ale przez to, że grałem i kurwa grałem w niego w chuj, no to mi się dalej podoba, no. Ja czuję w ogóle, jakbym grał totalnie, kurwa, od nowa w Gothica, nie? Dwójkę. Tylko inne postacie, inna fabuła, no. Właściwie to jest zajebiste. Jakbym usiadł, kurwa, tu... Tam na kurwie od was strycha, nie? Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście. Akurat znalazłam dla ciebie odpowiedniego przeciwnika na dzisiaj. Dzisiaj będziemy walczyć na pięści. Zmierzysz się z jakimś obdartusem z portu. Szczerze mówiąc, nawet go nie znam, ale nie wygląda na groźnego przeciwnika. Stawka wynosi 25 sztuk kurwa, złota. Kurwa, tak mało? No jak? Wchodzisz w to? Dawaj. Chętnie spróbuję swoich A to sił. Na piąchy? Powodzenia. Z kim się bije? A, to z tym. O kurwa! Na piąchę czy na co? Na co ja się z nim biję? A jednak cię mam. O kurwa! A na piąchy! Ty co to jest za... Jest to jakieś full combo? Nie, dwa ciosy są. Dobra, wygrałem? Elo? Przyjemne uczucie pobić kogoś tak bezbronnego jak on, prawda? Oto twoja nagroda! Masz tu też coś dodatkowego na zachętę. Dobra. Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście! Akurat znalazłam dla ciebie odpowiedniego przeciwnika na mogę dzisiaj. Mogę tak w kółko? Dzisiaj będziemy walczyć na pięści! Zawitał do nas jakiś farmer z pobliskiej winnicy. Pewnie przepił większość wypłaty i chce się teraz odkuć. Stawka wynosi 50 sztuk złota. To jak? Wchodzisz w to? Zajebista farma kasy, przecież nikt mi tu nie najebie. Chętnie spróbuję swoich sił. Powodzenia. Dawaj go, kurwa. To ten? Ale ziomek. Znowu ty? Jak tu kurwa się wlatywało chłopa? O kurwa! Normalnie high kicki da się walczyć. Ej kurwa, dobra, bo on mnie zaraz najebie. O, przerwa, kurwa, przerwa. Ha!
Witam, dzięki. Wygląda na to, że teraz chłopakowi nie pozostały już żadne oszczędności. Tak to jest. Luciusa nie grałem akurat. Nie liczy sił na zamiary. Oto twoja nagroda. W alkoholu, jak i w walce. No czekaj. Dżema. Trzeba odnowić HP i zapisać. Zbiję pęteczkę pewnie, Chester. Trzymaj. Dobra, dawaj, kolejnego. Hej. O kurwa, coś się zbudowało. Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście. Akurat znalazłam dla ciebie odpowiedniego przeciwnika na dzisiaj. Tego wieczoru potrzeba trochę więcej krwi. Zawalczycie bronią białą. O kurwa. No to w pizdę. Twój przeciwnik zaklina się, że był kiedyś marynarzem, ale jak dla mnie to po prostu kolejny stary pijak. Stawka wynosi 75 sztuk złota. Spoko. Kurwa, zbudowały się napisy. Wchodzisz w to? Chętnie spróbuję swoich sił. Powodzenia. Trzeba będzie wczytać, ale to... O kurwa. 33 punkty siły za mało, ty. A ile mam punktów nauki? 32. To ni chuj tego nie ten. Zapisz, przecież ja go rozkurwiam. Teraz cię mam. Na podściankę. O kurwa! Ole kryt! Dobra, marynarz, w pizdę dostajesz. Oj kurwa! Dobra, dzięki. Ten marynarz chyba ma już najlepsze lata za sobą. Ale mi zakurwił. Nieźle mu dołożyłeś. Oto twoja nagroda. Dobra, czekaj. Trzeba się przespać, sejwik trzeba wczytać i bitka. No cyk. Sejwik. Siema, Liso. Oj, kurwa, jaki flashback. Pierdolona reklama. Dzięki za 5 zł od tego. Hej. Witam. Jak idzie interes? Całkiem nieźle. Mamy ciężkie czasy, więc trafia tu coraz więcej osób. Każdy czegoś się napije, założy się o kilka monet, obejrzy, jak choć raz ktoś inny obrywa po gębie i od razu wracają do domu w lepszym humorze. Nie zarabiam tutaj może fortuny, ale da się z tego wyżyć. Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście. Akurat znalazłam dla ciebie odpowiedniego przeciwnika na dzisiaj. Tego wieczoru potrzeba trochę więcej krwi. Zawalczycie bronią białą. Spoko. 100 golda, nie? Ale w pizdę dostanę. Dzisiaj zmierzysz się z jakimś gońcem z gildii kupieckiej. Chyba muszą tam bardzo słabo płacić, skoro zdecydował się przyjść tutaj. Stawka wynosi 100 sztuk złota. To jak? Wchodzisz w to? Chętnie spróbuję swoich sił. Powodzenia. Ty, co jest? Nie, nie mogę myszkiem ruszać. O kurwa, no i się gotik spierdolił. No nic, może w czytanko coś poratuje. Nie no, kaplica. Daj się ruszyć, kurwa no. Też nie chodzisz do kościoła, bo zawsze staje ci... Dobra, kurwa. Dobra, jak najbliżej, żeby go od razu pod ściankę. O kurwa. O cię chuj, on mi z lagi tak zapierdolił? Jak on mi z lagi zakurwił za tyle HP? Jakiś pros. Dobra, kurwa. Teraz lewo, prawo go kasuje. Od razu się ustawią. O kurwa, dobrze. Ty. A, to jest jakiś pobugowany gówno. Dobra, jak nie krytuje to łatwo. O kurwa, nie, no daj. XD. Ciekawe jak jutro stawi się u Lorenzo z tymi siniakami. Masz talent, chłopcze.
No wiem. O, skipnąłem. Dobra, to tylko nagroda. Dawaj, Gemma. Hej, to w kółko kurwa mam napierdalać. Gdzie tu można kasy nafarmić? Zresztą mam 250 na plus czy 150 na plus? Ile tu włożyłem od siebie? Hej! Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście! Akurat znalazłam dla ciebie odpowiedniego przeciwnika na dzisiaj. Dzisiaj będziemy walczyć na pięść. Facet jest strażnikiem, więc podejrzewam, że wolałby nie tłumaczyć się jutro u Rodericha z pociętego pancerza. A teraz zapiszę w sumie. Stawka wynosi 150 sztuk złota. Kolejna waleczka. To jak? Wchodzisz w to? Ta. Chętnie spróbuję swoich sił. Powodzenia. No jadę to do końca questline'a, no. Nie no dobra, ziomek wygląda jak koks. I pewnie przez tą zbroję mu nic nie będę bił. O kurwa, poczekaj, no co ty kurwa. O chuj, bez podjazdu. Czy ja go nie zbuguję kurwa na piątkę. Dobra, skończyło się. Dobra, pierdolę tę walkę, aha. Nie no. No i muszę wczytać to, kurwa. Nie da się go zbugować na piąchy, bo on mi bije mój jeden hit to jest... Trzy moje hity to jest jeden jego. Może odejść? Nie no dobra, najebię tego jeszcze raz. W sumie go okradnę, bo wcześniej go nie ojebałem. No muszę więcej HP mieć, no level muszę nabić. Niezła walka, kolego. Ciekawe, jak jutro stawi się u Lorenzo z tymi siniakami. Masz talent, chłopcze. Oto twoja nagroda. Dobra, wypierdałam stąd póki co. Sejwik. No nie najebę tego strażnika, no. Potem tu przejdę. Ile mam kasy? 660. Dobra. To ja w sumie już mogę do gildii dołączać, ale chyba to jeszcze nie warto, nie? Jeszcze jakieś questy pasowałoby porobić, żeby więcej expo sobie ogarnąć. Najebiesz go? No nie najebie go. Jak mam go najebać, jak on mi bije? Ja nie umiem się bić w gotiku. Dobra, ostatni raz próbuję. Na te statyko. Ale w pizdę dostanę, 100%. Nie, dobra, to bez sensu. Znów w pizdę dostanę. Nie ma chuja. Szkoda czasu. Cofka na targ. Tak? Dobra, to są dzielne pięści. To jest to. Tu muszę sprzątać. Na targowisko, kurwa, czy zapierdalać? Zapierdalaj? No dobra, zrobię jakiś questa i tu przyjdę po prostu. A nie wiem, przecież tu od chuja questów na pewno jest jeszcze innych jakiś. O, a z tym gadałem, nic nie chcę. To ziomy, co to za ziomy? Jakieś bombiki. No to w ogóle nie byłem w tym porcie, ani razu. A na pewno z kimś da się pogadać, co mi coś ogarnie. Nie ma pan przy sobie jednej sztuki złota? Już raz ci pomogłem. Ale to było wcześniej. Dziś znowu jestem w potrzebie. Trzymaj. Jest pan takim dobrym człowiekiem. Spoko. A to przewodnik. O, nie, to strażnik. To jest ten. Fast travel. Kurwa, da się... No w sumie jest noc, to z kim ja tu gadać mam? Jakieś łóżko by się przydało. O, a to nie, to siwek, to jest zwykły ziom. Jakiś NPC, daj łóżko. Kurwa, co się odpierdało? Tu to chodzi? Co ty tam robisz? O kurwa, sorry. Idę. Mądra decyzja. Daj jakieś łóżko. O! Kurwa. Co ty robisz? A.
Normalnie opierdala itemy w nocy, ma wyjebane. Co to? Karczma, nie? Ta. A to byłem tu. U tej Helgi. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz? O. Muszę zdobyć referencję na obywatela. Masz jakieś pomysły? Pierwsi na myśl przychodzą mi Leon i Kuno. To już mam zrobione. Są dość poważani w mieście, więc Matej z pewnością zaakceptuje takie referencje. Znajdziesz ich przy placu targowym. Często grają tam w szachy. Gdy już tam będziesz, to możesz odwiedzić Tomasa. Mimo że Archolos słynie z win, ten człowiek zaczął robić niezły majątek na sprzedaży piwa. No, u niego nie byłem. Poparcie kogoś takiego zdecydowanie ci pomoże. Niedaleko jego browaru swój sklep ma też Frida. Normalnie mistrzowie rzemieślniczy nie zajmują się sprawami referencji obywatelskich, ale ze względu na to, że pełniła tę funkcję jeszcze przed przejęciem sklepu po mężu, który wyruszył na front, to Matej pozwolił jej sprawować pieczę nad jednym i drugim. Gdybyś jednak wolał pokręcić się po porcie, to ostatnio niezłe zamieszanie zrobiła Ramona. I wygląda na to, że przydałaby jej się pomoc. To może być dla ciebie okazja, by zdobyć jej szacunek. Ramona jest wpływową kobietą i Matej uzna referencję. Dobra, to mam dwa questy. Jeśli już będziesz kręcił się po porcie, to poszukaj Ruda w stoczni. Kurwa, ile tego? Nie są może bliskimi przyjaciółmi, ale znają się z Matejem od wielu lat i on z pewnością uzna takie referencje. Oczywiście na sam koniec został nam jeszcze Tengral. To jeden z magów ognia. Znajdziesz go w kościele. Ale osobiście nie mam zielonego pojęcia, co musiałbyś zrobić, żeby zdobyć jego szacunek. Dobranoc, Szymsa. Dobra. Co zrobić, żeby to tak ładnie wyglądało? Ci mówię. Kurwa. Dobra. No zrobimy tak. O! Wchodzisz na ten poradnik do Bonk Olive i albo wpisz, jak zainstalować kroniki Myrtany oraz DirectX 11. Ja z tego poradnika robiłem. Musisz mieć DX 11, żeby ładnie Gothic wyglądał. Czaisz? No i w sumie to tyle. I pod F11 potem masz takie opcje, które ci poprawiają gierkę. Tylko nie włączaj HDR-a, bo kurwa flashbang jest wtedy, nie? I wykurwia oczy. Dobra, dawaj jakieś łóżko. Muszę się przespać, bo tu kurwa nikogo przecież nie ma w dzień. Idź go najebać, ale a tego kurwa strażnika, no zara no. O, dotarłeś do miasta, świetnie. Miło widzieć, jak młodzież się rozwija. Kto to? Wejdź. A ty wzwiochy. Co słychać? Dzięki twojej pomocy z Glejtem wszystko wychodzi na prostą. Ten. Z takimi współpracownikami to można robić interesy. Kontakty ku niego? Ile chcesz za swoje kontakty? Z racji tego, że mi pomogłeś, dostaniecie zniżkę. To trochę dużo. Dzięki tym kontaktom można zarobić zdecydowanie więcej. Potraktujcie to jako inwestycję w przyszłość. No dobra. Masz te pieniądze. Świetnie. Przyślę swoich ludzi do Ezekiela. Nie pożałuję tej inwestycji. Pokaż mi swoje towary. Miło mi to słyszeć. Ile ta broń jest w ogóle warta? 120. W sumie co chuj. Dobra, kupię sobie. Będzie dużo biegania, ale będzie też dużo pierdolenia. W trakcie dialogu i tak te potki spada. O kurwa, pierścień siły. 3. Opłaca się to kupić? Ty, ja... Jak ubiorę lepszą zbroję, to będę miał więcej defa na bitkę na piąchy, czy nie? Bo jest podobno zajebista zbroja za 700 golda, która mi kurwa starcza niby do końca gry. I wtedy to bym mógł napierdolić tam tego zioma. Piąchy to obuch? A, no to, no, chyba, nie wiem. Mogę to nie, no kurwa, to wszystko wygląda zajebiście. No czekaj, najpierw co otworzę te mieszki jebane. Mój mąż uważa inaczej.
dobra, dużo nie brakuje, no. W sumie jakbym go najebał, to mam na zbroję, tak naprawdę. Nie mów. Robotnik. Dobra, dawaj, kurwa, pokój. Idziemy, wale. Jak założysz dwa pierścienie pięściarza, to robisz damage razy 4. A skąd je mogę ogarnąć? U kogo? Ja w ogóle jakie mam pierścionki? Pierścień odwagi. Jakaś łaska i nosa obsrana. Czemu ja? O kurwa, ten pas omoturnika jest lepszy przecież. Czy to gówno? A będzie jeszcze gorzej. A uwej to! Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje. Pokaż mi miło. Dobra, obuchy to jest łapa czy nie? Tylko żebym się nie wyjebał z kasy, nie? Żebym miał co kurwa za co walczyć tak naprawdę. Dobra, pasów nie chcę. Chociaż kurwa. Ja pierdolę. O! O kurwa. Jeśli nosimy dwa pierścienie pięściarza i nie mamy założonej jakiejkolwiek zbroi. A, broni. Zwiększa siłę czterokrotnie. Premia do max punktów trafień 30. No nie no, kurwa. Brzmi to trochę jak scam. 500 golda na to wydawać. Dobra, najebie go tam, chuj z tym. Jakoś sobie poradzę. A, czekaj, Gemma. Mój mąż uważa inaczej. Daj do południa. Sejwik. Dobra, jakieś tam info dostałem od tej baby. Cyk, 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 cyk. Pierdolę stąd. Gdzie tu jest wyjście? Tu. Naprawdę? Sama widziałam. A, pokaż dziennik. Nie to. O. Leon, Kuno zrobiony, Frida zrobiona. O, Tomas. Prowadzi sklep myśliwski. Co kurwa? A nie, pierwsza prowadzi. W porcie Sratatata. Ramona, Ruda. O ja pierdolę, to złożenia. To się nie opłaca, jak nie grasz pod pięści. No czaje, no ale... Ja potrzebuję tylko na bitkę. Ja nie będę grał przez kurwa na pięści. Kto gra na pięści, no jak masz do wyboru normalnie brońkę fajną. Jak cicho. Witam, witam, rybak. Bo ten już napierdala na tym, na straganie. Dobra, tu robol. Przewoźnik. Zabierz mnie do... No? W sumie coś. Co kurwa? Normalnie możemy gdzieś na inne wyspy prowadzić ten ziomek? O pierdolę, to jest. Jak wielka jest ta mapa. Naprawdę w to wierzysz? A południowa jest. Dawaj jakiegoś NPC-tka, co? Nie wiem, czy można być tego. Gdzie ja mam szukać tych NPC-tów potrzebnych do tej renomy jebanej? Nie, ale on oczywiście nie przyjadł. Co to? Zwykły seller. Za mną? Przy drzwi. I pracuje niemal przez cały dzień. Gdzie jest kurwa dźwig? Bo to chyba nie jest to. Czy to to? W tej stronie się zmieniło. Czy są to jakieś bosiska? No nie no. Znaczy. Są ciężkie. Ciężkie moby po prostu. Przy tych magazynach jest gościu. Są bossy? No dobra, ale te bossy można bossami nazwać, no.
No tak po chuju w sumie, nie? Przynajmniej jest spoko. Kurwa, dalej biegnij, wracaj. A pierdolę, mi się popierdoli. A, przy tamtym dźwigu. Okej. Okay. A kiedy jakiś bossik będzie? Jak już mam drugi rozdział? O, cyk, cyk, cyk. O, jest. Ramona. Hej. Tam. Czego chcesz, młody? Nie widzisz, że dorośli ludzie próbują tutaj załatwić ważną sprawę? Może będę mógł pomóc. O co chodzi? Ty? Pomóc? A co ty byś mógł? Chociaż w sumie... Młody jesteś? Rozsądny? Jak ci się zapłaci, to pewnie wykonasz zadanie w odpowiedni sposób, co? Muszę tylko poznać szczegóły. To oczywiste. Najchętniej opowiedziałabym ci wszystko już tutaj, ale myślę, że jak rozwiążemy sprawę w koszarach, to będę miała mocne wsparcie prawne w, powiedzmy, dążeniu do celu. Tak, z pewnością. W takim razie... Idziemy do koszar. Dobra, oni mnie zajebią przecież, to jest tak podejrzana, kurwa, i śliska akcja. Słyszałam co innego. Chyba, że idziemy się dymać, nie? Czemu one jest wolniejsze ode mnie? Inaczej bym się do tego zabrał. Lepiej tam lagę wyciągaj. Nie no, bez przesady. Czekajmy, co z tego wyniknie. Przed tym jak pójdziesz na bagna, musisz zrobić save, bo ci gierkę rozjebie jak źle dasz dialog. Ok, ok. Spoko. No ile my kurwa biegniemy, no? Ale to miasto jest pojebanie wielkie, to się nie ma nad co dziwić. Tutaj jest targ, nie? Tam, to targ. Nie, to nie targ. Gdzie ja kurwa jestem? Właściwie może być karczma. O kurwa! Co się dzieje? Proszę o dokładne opisanie problemu. Oczywiście, już spieszę z wyjaśnieniami. Ale nazywam się Ramona i przybyłam ostatnio do tego zacnego, wydawałoby się, portu, żeby sprzedać swój towar, nawiązać nowe kontakty handlowe, poszerzyć asortyment o tutejsze produkty. Pomijam już problemy wywołane ostatnimi edyktami, przez które straciłam prawa do własnego statku i nie mogę wrócić do domu. Toczymy wojnę. Muszą być niedogodności. Rozumiem. Ale wszystko, co przywiozłam, było przenoszone na brzeg za pomocą dźwigu portowego. Na pewno kojarzycie. Prosiłbym o konkrety. Praca przebiegała bardzo sprawnie, aż do czasu, kiedy po przerwie moi robotnicy odkryli, że dźwig został uszkodzony. Okej. Skąd pewność, że został uszkodzony? Sprawdziłam osobiście. Brakuje w nim części koła zębatego. Mówiąc konkretnie, zostało wyrwane siłą. Było widać po sąsiadujących elementach. Wykonanie nowego koła, dobranoc, pasującego do reszty, to zajęcie bardzo czasochłonne i drogie. Przy takim opóźnieniu dodatkowe koszty mogą mnie zrujnować. Uniemożliwiło im to dalszą pracę? Bardzo ją spowolniło, a zależy mi na czasie. Czym dłużej towar przebywa na statku, tym mniej cierpliwości mają tutejsi urzędnicy. Jeszcze chwila i zarekwirują moje dobra, żeby no ta, wyrobić mam się. 20. Przy pierwotnych założeniach czasowych ale musiałabym wynająć dodatkową ekipę gotika, robotników. Kurwa. Przenoszenie towaru ręcznie trwa bardzo długo, a w dodatku wszyscy narzekają na utrudnione warunki pracy i żądają podwyżek. Doprawdy, dla mnie to prawdziwy koszmar. Pora przejść do samego sedna sprawy. Mianowicie wiem, kto to zrobił. To ci, którzy stoją tu z tyłu? Tak, dokładnie. Nie mam nawet cienia wątpliwości, że to właśnie oni są odpowiedzialni za ten haniebny sabotaż. Masz na to dowody? Niestety, rzeczowych dowodów nie mam,
Jednak ręczę słowem, że nie kłamie. Oskarżanie niewinnych ludzi jest poniżej poziomu. I robienie tego byłoby moją osobistą porażką. Kim są te osoby? Moi pracownicy. Rekon i Veigo. Proszę. Porozmawiam z nimi. Zobaczymy, co mają do powiedzenia. Okej, spoko. A to te ziomy? Co panowie wiedzą o sabotażu dźwigu portowego? Ale muza się zmieniła nagle. Nic. No, prawie nic. Może lepiej ja będę mówił, co? Jak kamera się nagle obraca lewo prawo. Dobrze. W takim razie na samym początku jasno zaznaczę. Nie mamy nic wspólnego z uszkodzeniem dźwigu. Owszem, nie lubimy naszego pracodawcy, jednak jesteśmy uczciwi. Dostajemy zapłatę za operowanie dźwigiem, nie jego uszkadzanie. Wielkość tej zapłaty i traktowanie nas przez szefową pozostawia wiele do życzenia. Ale na chłopski rozum, po co mielibyśmy sobie dokładać roboty przy ciągle takim samym wynagrodzeniu? Okej. No, mam pompę na gotika, bo kurwa, styczeń, luty, połowa marca. To był jebany Minecraft, kurwa, nic innego, więc jak ja odkryłem, że istnieją inne gry, to nie to ja kurwa całą grę też zajebał w dwa dni pewnie. Zapierdolił kurwa 48 godzin. Gdzie byliście w czasie, kiedy dźwig przestał działać? Zajęci byliśmy, skrzynki tachaliśmy. Znaczy się, pracowaliśmy. Pozostali członkowie ekipy mogą potwierdzić, że nie mielibyśmy nawet kiedy uszkodzić tego dźwigu. Ramona oskarża nas o to, bo po prostu jako jedyni mieliśmy odwagę skarżyć się na złe warunki pracy. Chce się zemścić, to tyle w temacie. Tak jedyny w tym gotchicu, że nie mam kiedy iść się odladzwe. Poczekaj, co? Spoko. Kto według was uszkodził dźwig? Z tej biednej okolicy ktoś. Tam same podejrzane typy są. Tak, dokładnie. Wielu tamtejszych mieszkańców dla zabawy mogło wykręcić to koło, albo stwierdziło, że taka część jest cenna na czarnym rynku. Nie wiem dokładnie, jak ci ludzie myślą, no ale nie posądzałbym żadnego z naszych robotników o takie działanie. Najlepiej będzie, jak znajdzie się sprawca. Tutaj go nie znajdziemy, trzeba iść w plener. Pójdę, proszę się nie martwić. Bez dowodów nikogo się w tym mieście nie zamyka. Zanim jednak znajdę sprawcę, nie opuszczajcie Archolos. W razie czego musicie szybko wrócić tutaj, do koszar. Jasne? Jak słońce. Mamy wynajęty pokój w karczmie portowej. Więc jakbyśmy byli potrzebni, to będziesz mógł nas tam znaleźć. Dla ciebie drzwi będą zawsze otwarte. Ja pierdolę, to zbawienie się kurwa w Sherlocka, no przynajmniej po kurwi. Jak to mogą odejść wolno? Czy ja się przesłyszałam? Nie, nie przesłyszałaś się. I również zostań w mieście, dopóki ta cała sprawa się nie wyjaśni. Słuchaj, skoro zostaliśmy sami, to możemy porozmawiać jak ludzie interesu. To doprawdy nie do pomyślenia, że rozsądni ludzie muszą... Do rzeczy, o co chodzi? Widzisz, tamta dwójka już od dłuższego czasu działa mi na nerwy. Bez przerwy narzekają, podburzają innych robotników przeciwko mnie. Nie są też jakoś bardzo wydajni. Już od jakiegoś czasu chcę ich wyrzucić, ale potrzebuję ku temu dobrego powodu. Nieźle podburzyli moim pracownikom morale, więc mogą wykorzystać zwolnienie do dalszych partyzanckich działań. A co będzie dobrym powodem? Kiedy udowodni się ich winę, będą musieli zapłacić za wynajęcie ekipy przenoszącej towar. Zażądam od nich takiej kwoty, że w życiu tego nie spłacą. Dostarcz mi haki na tę dwójkę, a pomogę ci zostać obywatelem tego miasta. Nie no, kurwa, jak to działa? Że wsadzasz giry, kurwa, w alkohol, jesteś najebany. Nie no, to jakiś trolling przecież jest. Normalnie? No jak normalnie? Kurwa, to tak działa? Tirowcy tak robią, żeby... Nie, pierwszy raz słyszę. Jakiś pomysł, co byłoby dobrym hakiem? Jakbyś na przykład znalazł koło zębate przy jednym z nich. Zwłaszcza przy tym głupszym. Jak mu tam, Rekon chyba, przydałby się też jakiś świadek. Tych akurat wyjątkowo łatwo znaleźć. Coś wymyślisz. Liczę na twoją inwencję. A jeśli są niewinni? Winni
Niewinni? Trzeba ich ukarać za całokształt. Ta sprawa może być świetnym pretekstem do właśnie przykładnego trzepania futerka. Pamiętaj tylko, że do spłaty moich kosztów zostaną prawnie zobowiązani dopiero wtedy, kiedy będziemy mieć mocne dowody. Jak rozumiem, w razie czego mam pomóc tym dowodom się znaleźć? Ty to powiedziałeś. Pamiętaj tylko, że jeśli zaoszczędzę na robotnikach, to będę miała więcej pieniędzy dla ludzi, którzy dobrze dla mnie pracowali. Jaki alkohol najlepiej w dupsko wlewać? Nie, to kurwa. Zobaczę, jak to będzie. Tylko pamiętaj, młody. Dzięki, bądź olej. Rozsądny. Warto mieć we mnie przyjaciela. Bez wątpienia. Do zobaczenia. Dobra, pokaż tego questo. Honor robotnika. Srata tata. Jeśli znajdę dowody, prawdziwe bądź nie. Czym się zajmujesz? No, przenoszę skrzynię. Aha, reklama. To musi być wymagające. Nie, to tylko przenoszenie skrzyń. Co w tym wymagającego? Nie próbowałeś szukać jakiegoś lepszego zajęcia? Nie, dlaczego? Wyglądasz na silnego. Mógłbyś chociażby zostać kowalem. Nie mam na to czasu, jestem zajęty. Przenoszeniem skrzyń? No. O! Pierwszy dowód masz w kancelarii adwokackiej w środku miasta na Racona. Aha, człowieku. Ja nie wiem, co to do mnie piszesz, kurwa. Ja nie znam tego miasta. Gdzie jest kancelaria adwokacka? Byśmy mógł, kurwa, cokolwiek napisać na tym czacie, co jest w miarę z trudniejszymi słówkami. Coś takiego, co się nie używa na co dzień. Na przykład w pałacu, kurwa, chuj wie kogo jest coś i ja bym, kurwa, tego szukał jak debil. O, dziomo. Dzięki, kurwa, zaś te reklamy co 10 minut. Nie wolno naruszać boskiego porządku. Czyli to jest, kurwa, siedziba straży, ta? Te koszary jebane. O, tutaj był mak do tego. Czekaj, gdzie był mak? Nie, tu jest teczek. O kurwa, czekaj. Dobra, już tu jestem. Dobra, git. Więcej hapeków. To na bitkę będzie, git. To na bit już. Kurwa, gdzie jest kościół? Na tej mapie jebanej. Czy będzie Izak? Nie no, stream jakoś do 6, może lekko po 6. I spierdalam. Jutro może w Gothica zagram. O! A nie, to jest tam. Czekaj, gdzie ja idę teraz? Dobrze idę. Dobrze idę, kurwa. No dobrze. A no kurwa, przecież kościół tutaj stoi. O! Też nie jesteś stąd, prawda? Skąd wiedziałeś? Natychmiast to po tobie widać. Ruszasz się inaczej. Odcień skóry masz inny i jakoś tak inaczej po prostu ci z oczu patrzy. Tak się składa, że sam nie jestem stąd. Nazywam się Gard i pochodzę z Nordmaru. Przydałaby mi się pomoc kogoś, kto niekoniecznie jest stąd, a jednocześnie zna okolice. Czego potrzebujesz? Też czujesz ten skwar? Dosłownie czuję się jak udziec z kretoszczura na patelni. Cała ta okolica suchnie, wszędzie pełno ludzi. Muszę znaleźć jakieś spokojne i chłodne miejsce. Masz jakiś pomysł, gdzie mógłbym się udać? Mam przy sobie mapę, mógłbyś mi je na niej wskazać. O, oczywiście. Jeżeli mi się spodoba, to będę miał dla ciebie specjalną nagrodę. Nordmar? Mógłbyś mi opowiedzieć coś o tym miejscu? Można by o nim opowiadać godzinami. To chyba najpiękniejsze miejsce w całym królestwie. Ośnieżone szczyty, potężne drzewa, kręte górskie ścieżki i przytulne osady położone w samym środku tych lodowych pustkowi. To z Nordmaru pochodzą najsilniejsi wojownicy i najlepsi kowale.
W wielkich normarskich piecach przytapiane są zarówno ruda i żelazo, a z nich wykuwane bronie trwalsze niż kamienny golem. Nic jednak nie może wyrazić tego, jak człowiek czuje się, oddychając tym świeżym, chłodnym powietrzem. Jeśli tylko będziesz miał okazję, odwiedź to miejsce. Okej. Skoro na Archolos jest ci tak źle, to czemu tu jesteś? Wolałbym nie dzielić się tą historią. Powiedzmy, że postąpiłem lekkomyślnie i narobiłem sobie kilku wrogów w swojej ojczyźnie. Miałem do wyboru śmierć albo małą wyprawę. Jak widzisz, wybrałem drugą opcję. Nie wiem, czy będę grał w Gothic. Chociaż teraz zaczynam się zastanawiać, czy śmierć od topora nie byłaby lepsza niż ten upał. Ja mam sentyment, kurwa, do grafiki sterowania z Gothica 2. Dlatego się zdecydowałem na kroniki, w których nigdy nie grałem. Zastanówmy dobra, się. Dobra, co tu jest? O kurwa. Chyba nie mam żadnego pomysłu. Wróć, gdy coś wymyślisz. Gdybyś mnie tu nie znalazł, to będzie oznaczać, że nie wytrzymałem temperatury i całkowicie się rozpuścił. A to co, ja mam znaleźć miejsce w mieście, czy ja mam znaleźć miejsce kurwa na całej mapie? Żeby on się gdzieś wypierdalał stąd. Okej. Na mapie całej, jasny chuj. No witam. O kurwa, klasztorowy soundtrack. Ale tu jest dojebanie. Ale kurwa dziadu. Ciekawe co mi zrobi. Ja bym się to wystrał na środku kościoła. Oczywiście rafonik z referencji, żeby nie było. Że jestem takim pojebańcem. Bój się Boga, to świętym. O kurwa. Znaczy pozwiedzam se. Jak tu te książki dałem, kurwa. Tu nie było przejścia? A, tu. Nie ma tu magów, nie? Cmentarz, Marcel. A. Ziomek se kopie. Dzięki. Warto pozwiedzać, bo ci magowie to mają w chuj tych jakichś speli. No to już same groby. A da się wykopać czyjś grób? O! Co tu jest? Gówno jebane. Za pomnikiem w kościele jest dźwignia na ścianie i ona nic nie daje? Dzięki za info. Jak ci idzie twoja... praca? A co tu gadać, parę ruchów łopatą i porobione. Nieboszczyki przynajmniej leżą spokojnie. Nie wiercą się, nie narzekają. Byłoby jednak łatwiej, gdyby nie te cholerne hieny cmentarne. Mam telekinezę. Hieny? Ano hieny. Przyłażą tu po zmroku i wykopują ciała. Jeden beliar wie, co później z nimi robią. Najgorsze jest to, że nawet dołów nie raczą zasypać z powrotem. Speedrun Mudlowska na gry jaja, ty grałem. Od dawna macie z nimi problem? Zajebiste to było. Problemy były zawsze, ale ostatnio stają się cholernie nieznośni. Kościół myśli, że to robota kultystów. Ale jak dla mnie to bzdury wyssane z palca. Spoko. Dobra, za kościołem w prawo, ta? Kurwa, co to? Która postać jest taka najlepsza? Ty, no dobre pytanie w sumie. No bo najłatwiejsza to Azazel, ale czy jest najlepsza? No kurwa nie. Mi się wydaje... Najprzyjemniej mi się grało... Kurwa kim? Tajny Keeper? Nie, jebać tego Keepera, kurwa, nienawidzę tej postaci. Nic się kurwa nie da... Tyle kurwa, co się ograłem i wszystko w pizdę, to mnie chuj strzeli z tą postacią.
wraca i czekaj, zbieram to. Mam telekinezę, no widzę to. Wytłumaczy mi ktoś fenomen Izaka, bo nie wiem, czy tu grać. No jaki fenomen? No, roguelike gierka bardzo popularna po prostu, no. Jest kurwa dobrze ogarnięta. To jest ten wodospad? Tu mam iść? O kurwa, srebrny puchar. I tam. O kurwa. Kolego, wypuść mnie. Ja pierdolę. Gdzie ta jaskinia? Chuja. Ojojoj, lak. No, o! A to wodospadu wejdź. Już myślałem, nie? Że będzie jakiś surferek. Jak wejdź do wodospadu, kurwa. Aaaa, witam. Ło, kurwa. Dobra, czekaj. Ile mam wytrychów? 12. Sejwik. Ole, jackpocik. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, kurwa! Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Fajne, fajne, fajne. A save. Kurwa, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo. Skąd ty wiesz, czy prawo, czy lewo? No bo jak się wytrych złamie, no to znaczy, że wtedy, no trzeba, wiesz, no, klikasz A i D, no. Na klawiaturze. Albo lewo, albo prawo, no. Jak się wytrych złamie, to znaczy, że w drugim kierunku musisz kliknąć, no. Logiczne. Gdzie ta kurwa dźwignia? Za tym kościołem jebanym. O, ho, ho. Modliłem się tu? Chyba nie. A wypadałoby trochę punktów sobie dodać życia. Są alerty? No są. Się powinny być, ale nie dam sobie chwilę odciąć. Dawaj, HP. A! I tyle? A, to działa raz dziennie, aha. Gdzie ta dźwignia? Co ktoś pisał, czy ta dźwignia to faktycznie jest fejur jebany. To miał być za kościołem, a nie w kościele. Opierdam ten kościół do zera. Oni tak kradną. Mafia jebana. No idzie teraz. Po prawej od wejścia? A, okej, okay, czaję. Czyli to będzie gdzieś tu w ogóle. Ty, no, dużo tych posążków. Gildia Strażnicy czy Kupiecka? No idę chyba do Kupieckiej ostatecznie. No idzie ta kurwa dźwignia, obsrana. Kolego, już mnie chyba w chuja walisz. Jak kurwa skacz.
Tam nic nie ma. O! Lodowalanca, błyskawica. Dzięki, dzięki. Oj. Kupiecka lepsza. No... Jak skacz? Na chuj. A, czemu sub się nie pokazał? Dziękuję, Marteno. A, nie wiem czemu. Pewnie stream element się wysypał, czy kichuj. No. I co? O! Tu jakieś przejście sekretne. Czekaj, czekaj, kurwa. Ja pierdolę, gdzie ja idę. Nie. Oj. Ścinka. Ty jest krew. Na skałce. Dobra. Dałem się zrobić w chuja, nie? Idę po prostu z tym kurwa księżulkiem pogadać. Chyba, że coś znajdę. Nie, na chuj, szukam. Ja pierdolę, żeby się tylko nie zbugować. No proszę cię. Dobra, tak. No kurwa. A zrobimy tak w takim razie. Tutaj. Tutaj. Teraz tu. Au. Nie, no nic tu nie ma, no zdałem się zrobić w chuja, no nie będę oszukiwał. Wczytuję to gówno. Co 10 minut jebana reklama? No bo jest od chuja reklam w nocy, no. To tak naprawdę od chuja, nie? Z w kurwę tych reklam. To, nie wiem, głównie w nocy. Zarobki 2 dolary. Ach, w sumie to ci powiem. Ostatni stream. To był... Kiedy był ostatni stream? Ostatni stream z reklam. O, kurwa. Coś mi tu nie pasuje. 73 dolary. Więc coś ich tam daje, no, w tych reklamach. To w sumie za jednego streama to w chuj jak na polskie standardy. Dobra, witam. Hej, ty! To bardzo dziwne. Witaj, magu. Witaj, młodzieńcze. Przepraszam, zamyśliłem się. Przyszedłeś oddać hołd naszemu panu? A może chcesz wspomóc naszą biedną i skromną wspólnotę? Pohandlujmy. Co ma? O, tepek! A ja tego nie mam? No to samo, nie? No tak. O, mogę mu kurwić te? Ty, sprzedam mu to wszystko, nie? Te puchary, naszyjniki, po co mi to, nie? Wypierdalam z tym. A nara, nara, z tym. To też wykurwiam, to. Okej. Okay. Coś jeszcze? No chyba nie. Skór mam dużo do sprzedania. Skrzydła, kurwa. Chciałbym dowiedzieć się więcej o waszym bóstwie. Naszym bóstwie? Inos to najwspanialsze ze świętej trójcy. Przyjaciel i obrońca gatunku ludzkiego. Wszyscy jesteśmy mu winni hołd i modlitwę za umiłowanie naszego gatunku. Ani Adanos, ani tym bardziej Beliar nie zasługują na naszą wdzięczność tak, jak Inos. Powinno być to dla ciebie oczywiste. Chyba nie jesteś zbyt religijny. Jak kurwa Knut mówi, że ja przy 10 koła widzów, czy tam 11, co miałem,
na pikselach, jak graliśmy, że powinienem dostać 5000 z reklam, kurwa. No to wiesz jak to, a dostałem tam parę dziesiąt, kurwa. Nie wiem ile tam wyszło dokładnie. O kurwa, ty, mogę normalnie wjechać, że jestem pokurnym sługą Beliara do Maga Ognia? No ale on mi wtedy nie da tej rekomendacji. Dobra, chuj z nim. Jestem pokornym sługą Beliara. Przestań bluźnić! Nie tu, w tym świętym miejscu. Beliarowi służą prymitywne istoty i zniewoleni przez jego potrzebne nieszczęśnicy. Módl się, żeby nigdy nie spotkał cię tak okrutny los. Czy mógłbym dołączyć do magów ognia? W zasadzie mógłbyś zostać nowicjuszem. O ile jesteś gotowy do opuszczania Archolos na zawsze. Dopiero co tu przybyłem i na razie nie chcę się nigdzie wybierać. Dlaczego musiałbym to zrobić? Magowie ognia szkolą swych następców jedynie w odpowiednich klasztorach. Najbliższy z nich znajduje się na wyspie Korinis. Dość daleko stąd. To ciężka i długa wyprawa. Więc wątpię, byś podczas wojennej zawieruchy był w stanie dotrzeć tam samodzielnie. Za niecały rok sam będę musiał tam wyruszyć. Mógłbym cię wziąć ze sobą, o ile zdołasz zebrać odpowiednią sumę pieniędzy. Każde z nowicjuszy musi złożyć odpowiednio wysoką ofiarę. Ile ona wynosi? 1000 sztuk złota i 1 owca. To trochę powyżej moich możliwości. Poza tym nie mogę opuścić wyspy. Mój brat zaginął. Przykro mi to słyszeć. Chociaż w ciągu roku może wiele się wydarzyć. Przyjdź do mnie za parę miesięcy. Kto wie, może zmienisz zdanie. No, kurwa, jak próbowałem za dzieciaka dołączyć do magów ognia i faktycznie już tam wszystko miałem dopięte i miałem 1000 golda, to nie za chuj owcy tam nie mogłem doprowadzić. I mi kurwa psycha siadła. Nigdy kurwa nie grałem jako maga ognia, bo mnie chuj strzelał za każdym razem z tą jebaną owcą, bo to musiałeś do najemników zapierdalać, a potem pełna pizda do tego rozdroża, obok karczmy tego zioma, potem kurwa jeszcze przejść obok mobów i obok kapliczki i tam dopiero ten. Jest inne wyjście? To z farmy Onara? No tak, no to z najemników, no. Ja stamtąd brałem zawsze. Może mógłbym coś dla ciebie zrobić? Pomyślmy. Masz może dobry kontakt z rówieśnikami? Możesz powiedzieć wprost, do czego zmierzasz? Wielmożny Lord Hagen z Najświętszego Zakonu Paladynów przysłał nam 2 swoich rycerzy na Archolos. Jeden z nich to Kandak, światły wiekowy człowiek, zasłużony w boju jak nikt inny. Drugi to młody Runar. Nie wiem, jakim cudem został paladynem w tym wieku. Niech zgadnę. Syn bogatego szlachcica. Cóż, z tego co mówił Kandak, jest synem kogoś z dworzan w Węgardzie, a przysłano go do nas w ramach kary. Nie wykonywał poleceń swojego przełożonego. Chcesz, bym dał mu nauczkę? Co? Nie, skąd? Choć młody i niedoświadczony, królewski paladyn zabiłby cię, nim zdążyłbyś dosięgnąć miecza. Runar od jakiegoś czasu poszukuje pewnej boskiej relikwii. Ma wręcz obsesję na jej punkcie. Tłumaczyłem mu, że nie ma na Archolos czegoś takiego, ale on jest święcie przekonany, że jej znalezienie to jego przeznaczenie. Może ty byłbyś w stanie przemówić mu do rozsądku. Prędzej posłucha kogoś w podobnym wieku niż starego wiekiem przełożonego. Te herezje szkodzą nam wszystkim. A nie chciałbym rujnować jego kariery, zanim się jeszcze dobrze nie zaczęła. Żeby sobie przypomnieć stare dobre. Jak mam to zrobić? Przekaż mu, że ta relikwia nie ma tak naprawdę żadnej mocy. Wtedy sam zrozumie, że był w błędzie i wróci do pożytecznych czynności. Dobrze, porozmawiam z nim. W zamian oczekuję, że szepniesz o mnie dobre słówko u skryby Mateja. Wystawię ci odpowiednie dokumenty. Słowo maga ognia jest wiele warte u królewskich dostojników. W takim razie idę się z nim zobaczyć. Gdzie go znajdę? Runar lubi ćwiczyć walkę przed naszą plebanią. Na pewno go poznasz. O spoko. Dobra, wypierdam stąd. Czemu to coś jest odpalone? O. Dobra, trzeba sobie teraz poukładać te questy jebane.
Przybyła w okolicach kwater magów ognia. A gdzie są kwatery magów ognia tutaj? O ja pierdolę. Do spania. A tutaj jest jakaś kurwa karczma. Pójdzie co? A tutaj to jest. A nowicjusz. O jest. Ty, z bomby mam go. Kurwa. Witaj. Witaj, nieznajomy. Co cię sprowadziło do mnie, początkującego paladyna? Jeśli mogę spytać, co robisz na tej wyspie? Nie powinieneś walczyć na froncie z orkami? Jeszcze przyjdzie czas, kiedy mój miecz zgładzi tabuny tych bestii. Przysłano mnie tutaj z arcyważną misją. Misją? Wybacz, ale nie mogę ci zdradzić szczegółów. Powiedzmy, że szukam czegoś bardzo ważnego. Ważnego na tyle, że może odmienić losy wojny. Podobno szukasz jakiegoś artefaktu. Ten Graal cię przysłał? Ten głupiec nie rozumie powagi mojego zadania. Co ci niby powiedział? Że mam zaprzestać swoich poszukiwań? Nie no, kurwa. Mam ci pomóc w tej świętej powinności. Tak powiedział. Cudownie. Przyda mi się pomoc. Spokojnie. Pamiętaj, że ja też chcę coś na tym zyskać. Nie pozwolę ci zgarnąć całej chwały. Co możesz mi powiedzieć o paladynach? Jesteśmy najlepszymi spośród wszystkich wojowników Inosa. Zajmujemy się ochroną jego kapłanów, magów ognia oraz walką z pomiotami Beliara. Dobra, w sumie to panie gdyby nie nasze chodzi. Działania, wojna już dawno byłaby przegrana. Módl się do Inosa, by ciągle Jezus, dawał nam siły. A to spierdolenie. A chuj z tym królem. Powiedz, czego konkretnie poszukujesz. Artefaktu Inosa, oczywiście. Czegoś o wielkiej mocy. Czegoś, co sprawi, że będę niepokonany w boju. Przed kościołem stoi imponujący straganik. Dlaczego nie kupisz czegoś tutaj? To nie są prawdziwe artefakty. Zwykłe śmieci dla prostaczków. Nie mają żadnej mocy. Skąd pomysł, że może się to znajdować na Archolos? Błogosławiony mag ognia Vergilio przed wiekami dzięki mocy Inosa pomógł królestwu zdobyć wyspę. Musiał coś po sobie pozostawić i właśnie kurwa, to sorry. Chce znaleźć. Świetnie, ale to nie zmienia faktu, że nie wiemy, gdzie zacząć poszukiwania. Jest jeden trop. W mieście znajduje się handlarz, który twierdzi, że jest w posiadaniu boskich artefaktów. Niestety nie wiem, czym konkretnie dysponuje, bo na mój widok zawsze daje nogi za pas. Ta świnia na pewno coś ukrywa. Musisz się dowiedzieć, co. Gdzie znajdę tego cudownego kupca? Prowadzi sklep pod nazwą Złote Wrota. Znajduje się w tutejszych slumsach. Nie marnuj więcej czasu i ruszaj, przesłuchaj go, on na pewno coś wie. Złote Wrota, ta? Dobra, daj jakieś kurwa wyrko, bo przecież tu chuja widać. Mogę tu wejść? Mogę raczej. Co by nie. O kurwa, witam. Ej! Ty Korwin! Tak w ogóle. Dobra, dawaj. Piłsudski? Kurwa. No dawno tego nie było. Jakbyś nazywał Terry? No dawno Terego nie było. Na horyzoncie. No i za szybko też nie będzie. Bo tam kurwa nie ma chuja, żeby tam wracał. Nie ma po co. Dobra, stąd mogę spierdalać. Idę na slumsy. Czy będzie grany Hades 2 jak wyjdzie? No. Nie chcę cię oszukiwać, nie, ale... A, w ogóle tam są slumsy. No, ale nie. Ty się, nie wiem, może kiedyś chuj wi, no. Póki co mi zostaje gotik do grania. Na takie późniejsze wieczorne godziny. O, kurwa, mam do ogrania jeszcze całego Izaka. Jeszcze końcówkę Izaka.
Tam zostało tam 70 achievementów do końca gry. Czy tam z 80. A to i tak dalej jest na jakieś, kurwa, nie wiem, ze 100 godzin przy moich umiejętnościach. Minąłem? Jak to? A, to to, dobra, bez kitu, to to. Nie no, muza w tej grze napierdala na stoper. Chyba ona się nie zatrzymuje. Czej. Nie no, jak minąłem? Co minąłem? Co to jest to? O! To. Ile tu rzeczy jest. Dobra, nie, przerwa na siku. Widoczki z gierki. Z tego, z pierwszej osoby. No, może jednak nie, bo wygląda to jak gówno jebane. O gardku już zapomniałeś? No, no dobra, ale gardek mnie wkurwiał, to mu go zabiłem. Zaraz jest. No stopper zagadywał przecież. Wziąłem sobie drugie piwko. Jakby to się skończyło, się skończy piwko, to spierdalam. Ale w sumie to cała paleta jest na dole, to ciężko, jakby to się skończyło jakikolwiek piwa w tej chacie. Pa pewniak od kaca. Ale flashback, kurwa, w ogóle. No nie wiem, kacyk dzisiaj 6 tych. 6 meczów wstawił i trafił kupon. Z jakimś omnibusem jebanym stawiania pieniędzy. Tylko kac stawia po 2 złote. Czy tam, nie wiem. Witam klienta. Przyszedłeś zobaczyć najświętsze relikwie? Tylko uważaj, to potężne magiczne przedmioty. Mam tutaj nawet łzy Adanosa. O kurwa. Wystarczy jedna kropla dodana do napoju, a każda kobieta w mgnieniu oka pokocha cię do końca swojej dni. Były coś takiego łzy i nosa, nie? A może szukasz bogactwa? Jak jeśli się to dopiło, nie będąc magiem, to korona Adalosa. Włóż ją, a bogactwo a samo do ciebie przyjdzie. Wyglądasz na niewzruszonego. W takim razie przyjrzyj się szeptowi Beliara. Tylko ostrożnie. Jeśli otworzysz buteleczkę, zapach doprowadzi twoich wrogów do szaleństwa. Jeśli zaś z ciebie koneser broni, to mam tu oddech śmierci. Miecz samego Boga Ciemności. Do tego jeszcze kostur Adanosa, płonące ostrze zagłady, zbroja chaosu. Imponująca oferta, ale te wszystkie twoje relikwie, jak je nazywasz, wyglądają tanio. To dla niepoznaki. Mądrzy bogowie umieścili cząstki swych mocy w przedmiotach kacyk. Prostych, by ludzie zachłanni nie położyli na nich swoich niegodnych rąk. Oczywiście nie mnie oceniać boską przezorność. Jakbyś po kursie 62 obstawił taką stóweczkę, no to kurwa. Pokaż. Pohandlujmy. Nie no. Dobra. To jest wszystko jakaś sraka jebana. O. Dziękuję, Marteno.
Szukam czegoś związanego z Innosem. Widzę, żarliwy wyznawca najwspanialszego z bogów. Daj mi sekundę, gdzie ja to miałem? O, jest. Wspaniały kamień zwany... Okiem Innosa. Okiem Innosa? A co owe oko robi? Oko? No, widzi. Znaczy się, widzi przeszłość i przyszłość, dzięki czemu można uniknąć licznych zagrożeń. Wymaga to jednak modlitwy i skupienia. A czym było w ogóle oko Innosa, oprócz tego, że dał się smoki napierdalać i z nimi gadać? Coś to robiło, kurwa? Czy to tylko tyle? Ile sobie życzysz za to cudo? Jak dla tak wymagającego klienta, jedynie 100 sztuk złota. Nie mam tyle. Przykro mi, ale za darmo nie oddam ci tak cennej rzeczy. Kurwa, no. Wróć, kiedy będziesz miał czym zapłacić. Chcę zapłacić za oko. Nie pożałujesz. Przeszłość i przyszłość już stoją przed tobą otworem. Z pewnością. Żegnaj. Gdzie to jest? Ty, da się to ubrać. Dobra, kupię coś jeszcze. Pohandlujmy. Oddech śmierci. Płonące ostrze zagłady. O kurwa. Pokaż to. No jak sraka jebana. Ale wygląda fajnie. Odłóż broń. Kurwa, wygląda nieźle. Widzisz, to nie było takie trudne. Nie, dobra, szkoda mi golda. Chociaż... Pohandlujmy. Szept Beliara, poka to. Co to jest? O kurwa. Ja pierdolę go. Co to jest, kurwa? 40 golda w pizdę. Reset? Nie no, już trudno no. 40 golda ten... no... bez przesady. Nie ma tragedii. 100 golda w pizdę? Nie no, no w sumie to... A gdzie jest ten ziomek stąd? On tu w nocy tylko stoi, nie? Tak to... no chuj, nie chce mi się go szukać. O! Kiedy strażnika na mapy najebiesz? No zaraz będę szedł, no. A Gemma? Na trawniku przed chyba? A w sumie możliwe. Powinien tu gdzieś stać. A nie chcę mi się nocy robić, bo wtedy chuja widać. Ja też nic nie widzę w tym gotiku wtedy. Nie no, nie mogę. Ty. Może coś tu jest, jakiś ukryty itemacek? No nie, dobra, chuj. Idę spać. O, dobra. No dobra, nic tam nie kradnę. Oj. Nie idź, no kurwa. Wynocha z mojego łóżka. O! Cholera, co się dzieje? Cholera, co się dzieje? Innos z tobą. To jakiś szefu. Kim jesteś? Czy barwy mojej szaty nic ci nie mówią, synu? Jestem skromnym sługą Innosa. A jeśli pytasz o moje śmiertelne imię, nazywam się Trimegisto. O,
Trudno jest zostać magiem? Tylko wąskie grono nowicjuszy zostaje magami kręgu ognia. Zanim to jednak nastąpi, kandydaci muszą wykazać się trzema cnotami. Silną wiarą, głęboką mądrością i niezłomną wolą. Potem są poddawani długim i dokładnym próbom, podczas których sprawdzane są ich zdolności magiczne. A jeśli przez lata służby pokornie wypełniają wolę pana, mają szansę dostąpić zaszczytu noszenia szat takich jak te, które mam na sobie. Jesteś arcymagiem? Z woli i nosa tak się stało. Ten tytuł to wielki dar, ale i równie wielka odpowiedzialność. Każdego dnia dziękuję panu za łaskę, jaką mnie obdarował i modlę się o siły, abym dalej mógł mu służyć u boku pozostałych członków Najwyższej Rady. Dobra. Nie chcę mi się słuchać tego pierdolenia. Ej ty, co ty tu robisz? O kurwa! Czego u diabła chcesz? Co się dzieje? Dobra, do spania kurwa, dziady jebane. Idę po ten kufer. Kurwa, co się lampisz? Ej, gdzie ten paladyn? Wola nieba. Gdzie ten Runar? Czy on stał tu w środku? W pokoju obok. Dobra, może poszli spać. Najpierw to trzeba załatwić. Witam, witam. Ja pierdolę, ale to kuferzysko kurwa na mnie czeka. Ło, kurwa! Cholera, co się dzieje? Jednak lewo pierwsze jak coś. Ile mam wytrychów? Ostatni. Ja pierdolę. Muszę kupić. Potem tu wrócę. O. Mam coś dla ciebie. Tak? Udało ci się. Masz artefakt? Istotnie. Proszę, oto oko Innosa. Oko Innosa? W jaki sposób działa? Dzięki niemu można zaglądać w przeszłość i przyszłość. Pomyśl, ilu zagrożeń możesz uniknąć dzięki wiedzy, jaką da ci oko. Wspaniale! Jak go zdobyłeś? Udało mi się nawiązać rozmowę z twoim kupcem. Według niego oko jest najpotężniejszym artefaktem, jaki kiedykolwiek znajdował się w jego kolekcji. Nie miałem wątpliwości, że to właśnie je musiałem nabyć, więc mu zapłaciłem. Bardzo dużo. I oto jest. Muszę jak najszybciej pomodlić się do Innosa. Jestem pewien, że dzięki jego wstawiennictwu kamień nie będzie miał przede mną tajemnic. Przyjdź do mnie jutro. To wręczę ci nagrodę. Należy ci się. Trochę mi się śpieszy. Muszę zdobyć referencje od poważnych osób w mieście. Cierpliwość to cnota, ale w ramach wdzięczności jako szanowany paladyn mogę wypisać dla ciebie takie pismo nawet teraz. Bylebyś nie przeszkadzał mi już w modlitwie. Proszę, to powinno wystarczyć. Dzięki, owocnej modlitwy. Jakbyś założył to oko, to jak będziesz chatę opierdalał, to cię nie wykryją. A chuj z tym, człowieku, pa, co się teraz dzieje? Zapomniałem, że mam coś takiego. Dobra, jeszcze trochę przyspieszymy. I teraz. Pa to, kurwa. Fala ognia, ale gówno. O kurwa. Tylko to jest dwuręka.
Obrażenia obuchowe 180. Ja pierdolę. O, jednoręka. Kurwa, co jest? Wymagana siła 165. Kiedy ja to kurwa wyfarmię? Trzeba musiał grać kurwa z 200 godzin tego gotiku. A całą chatę opierdolę. Chce śpią. Cyk, tutaj podpierdalamy. Witam, witam. Teraz tutaj, winko. O, ma burza ognista, pełnia życia, winko, winko. A opierdalam wszystko jak leci, kurwa. Winko, miód. Tutaj piwko jeszcze. Co tu jeszcze mamy? Regał na książki. O, skórzany mieszek, kurwa, co to? U, to jakaś runa jest. Czy co to? Nie, to jakiś talerz zwykły zjebany. A tutaj nic nie ma, puszczaj to. Coś tu jeszcze? Oj, widzę to. Winogronko, srebrny inosik, pyk, pyk, kuferek, skrzyneczka, mieszek. Ja pierdolę. Czy byłem kiedyś gruby? Nigdy nie byłem gruby. W sensie, no... Maksymalnie ile ważyłem to z 80. Tu jest? Nie. Kurwa, dziady se śpią, a ja ją chatę opierdalam, nie? Hit. A w tym pulpicie chuja jest. Tam jakieś światło zjebane. O, sen! Sen z OP. Nakradnięcie komuś z chaty. O, kurwa. Dobra, spierdalam. Dobra, ręku. I... Dobra, idę pogadać z tym magiem ognia jeszcze. Aktualnie ile? No jakieś 7-6, 7-7, 7-8, coś takiego. Zapisz po gadce z tym magiem. A, w sumie. O! A co jak mu przeszkodzę? To w sumie też mi się pomodlił, kurwa. Ale to do tego drugiego i pójdę. Który rocznik? O kurwa. No jak który, kurwa, jak który, no. 98. Moja pierwsza gierka na kompa to chyba był driver w ogóle. I potem Gothic 2 się wpierdolił. Ale ten zwykły, bez nocy kruka. Kurwa, wtedy to się giercowało. Ej, gdzie ten skurwiel? On śpi? No ale jak śpi? A, przecież bez kitu, on był tam. Co jest, kurwa? Czemu to jako hitbox się nie liczy? Przeklęci handlarze! Wszystko zamienią w zysk, żeby tak bezczelnie, pod samym kościołem, sprzedawać figurki naszego pana jedynego. Toż to skandal! Co to za pancerz? Skąd ty się urwałeś, chłopcze? Jestem królewskim paladynem. Kandak się zwę. Nigdy nie widziałeś żadnego z nas? Nie miałem okazji. Pochodzę z niewielkiej wysepki i jakoś nie byliście skorzy do jej odwiedzenia. Co się stało? Widocznie nie było takiej wczoraj? Potrzeby. Jeśli masz coś do powiedzenia, to streszczaj się. Przeszkodziłeś mi w modłach. No wiem, kurwa, że w gotiku. No co, na... Kurwa, jak to w ogóle było tam? Czy zapomniałem? Wiem, że miałem z nim jakieś tam cutscenki, jakieś takie śmichy, chichy. Najebaliśmy się. I go porwali. Coś takiego. No porwali go generalnie, no. Jeśli się wczuwasz, jak nie pamiętasz, no... A chuj mnie ci paladyni obchodzą, tak szczerze. A, no ta, no, dalej go nie odnalazłem. Robiłem sobie inne questy. Bo to tak speedrunować fabułę, a nawet się chyba nie da speedrunować tu fabuły tak nas od razu. Zawsze musisz robić kurwa te questy jakieś. Dobra, podpierdalam wszystko jak leci.
skrzynka, syr. O, tu też coś jest. Światło, siarka, skałka, mędzurka, kwarcyk. Ło, kurwa! Ej ty! Co ty tu robisz? No dobra. Śpi? Gdzie on kurwa jest? Cholera, co się dzieje? Sorry, kurwa no. Nie wiedziałem, że tam są dwa łóżka. Pełna rura. To coś jeszcze było, nie? Coś mi kurwa... O, właśnie. Cyk. Teraz tutaj. Oj, kolego, tutaj to cię tak opierdolę z itemu, że to chuj, nie? Ale co nie, bo... O kurwa, złoty. Złoty puchar, złoty inos. Tam jeszcze jakieś potiony się świecą. Eliksir many. Dawaj dalej. O kurwa, tu ile się świeci rzeczy. Tylko mam jeden wytrych, nie? Fala ognia. Eliksir. Złoty talerz na kominku. O, bez skitu jeszcze talerzyk. Kurwa, jak go podnieść? Muszę wstać. Chuje, nie da się tego. Nie ma tego po prostu. To jest wizualka. A nie mam już żadnego tego, nie? Otwierania zamków, kurwa i nic. Mam tylko jeden wytrych. Dobra, no nic, na testa. Lewo. Prawo. Prawo. Kurwa. Spierdalam. No nic, szkoda. A, na czymś wyżej stanąć. Złoty talerz by się przy... No ja pierdolę, no! Cholera! No idź spać! A teraz... No wpierdam się na fotel. Kurwa... Jak na to byliś? Zrobimy tak. Cholera, co się... Ja pierdolę. Dobra, sejwik. Tu wszystko jest zrobione. Mam jakieś tam poleconko od tego paladyna, to wyjebane. Tak, jest? Runar, Frida, Albin. O właśnie, do Fridy ja muszę iść skóry opierdolić. Przede wszystkim. I kupię sobie nowy pancerz. Za 700 golda, bo ktoś pisał, że i tak do końca się do połowy gry mi starszy. Tylko trzeba się przespać gdzieś po tą mapę. O kurwa, gdzie to było? No chyba tam u góry jest ten kowal, to mi się wydaje, że tam. To w sumie... Gdzie jest targowisko? A, tutaj. To jest gildia kupiecka. Gdzieś tutaj jest. Czy zechce pod... Spierdala. Niestety. On nie zask... O, witam. Wyglądasz mi na silnego faceta. Chciałbyś może dorobić sobie trochę złota? No, pewka. Jasne. Co trzeba zrobić? W sumie to nic wielkiego.
Zwykłe zadanie gońca. Muszę dostarczyć te worki i narzędzia na plac budowy. Problem w tym, że nie uniosę wszystkiego jednocześnie. Wózka nie mam, a zostawić tego tutaj też zbytnio nie mogę. W ramach nagrody odstąpię ci połowę mojej zapłaty. To jak będzie? Tam jest armor w szynce? Kurwa! No ruszajmy. Dobra, to zara to zrobię. Co jest? Trzymaj. A, nie, powinieneś sobie z tym poradzić bez większych problemów. Mogę go ojebać jak śpi? Tylko się nie ociągaj. Czy nie? Nie no, jak to ma działać, kurwa? A no nie, to nie, to się na pewno nie da, nie. Bo jak chuja, nie ma opcji. Jak kliknę na niego, to się obudzi. To na pewno. To tak nie działa, no. Nie da się postaci opierdolić itemów, dopóki go nie najebiesz. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Teraz możemy przejść do podpisania umowy. Jakiej umowy? Twojego dobrowolnego zrzeczenia się 200 sztuk złota. Już z daleka widziałem, że masz pełną sakwę. 200 monet nie sprawi, że będziesz biedniejszy, a dla mnie będzie nieocenioną pomocą. Muza się zmienia. A co ja z tego będę miał? Gębę w jednym kawałku? Zadowolenie z opłacalnej umowy? Mogę też wspomnieć u kilku ludzi w gildii, że porządny z ciebie chłopak. Z pewnością pomoże to w dołączeniu do nas. To ja chcę do gildii. Nie chcę mu zapłacić? Bo ja do gildii idę. A, gildia złodziei, kurwa, to jest, a nie kupców. Nie oddam ci mojego złota. W takim razie będziemy musieli trochę ponegocjować. Chłopcy, pokażcie mu nasze argumenty. Kurwa, na trzech. Co tu zrobić teraz? O kurwa, jakie lapsy jebane. Czekaj, kurwa, bo tu... Oła. Czekaj, kurwa, czekaj. Nie, wypierdaj, przy ściance. Co to kurwa za noby są? Ale ja jestem takim koksem jakiś. A ty co, kurwa? Kurwa, osiłek jebany, jakby pop z kosą najebał, to mnie popierdoli. Krytuj, kurwa. Ale nie ty krytuj, tylko ja. Co jest? Wygrałeś. Zostawimy cię w spokoju. Z takim ciosem to nic dziwnego, że masz tyle złota. Nie dałem rady, Okrasia. Chuj. Chwila. Co u ciebie? Przyszedłeś się ze mnie nabijać? A może znowu chcesz mi przyłożyć? No tak, chcę. Kurwa, dawaj itemy. A ty też najebie, kurwa. Co on wstaje od razu? Do spania, kurwa. Tamtego tak samo. Dzięks. Ty no, prawie się wyjebałem od łysacza. Do wyjra muszę iść. O, siema. Kole. Wynocha z... Spierdalaj. Dobra, muszę iść na targ. Jestem tu, a muszę iść tam. Dobra. Gdzie jest ta Freja? Tu jakiś obywatel, tu z nim, tu Alanik. Dobra, dawaj.
Mam trochę skór na sprzedaż. No, zobaczmy, co udało ci się zdobyć. O, kurwa! A, 52 sztuk złota. No to XD. 77. Unikaty 0. No to cały chuj tak naprawdę. No. Co wciś tam do Tomasa? A Tomas to był... Który? Budynek piwny. Czyli tu i w lewo. Tu. To to? I tam. Cześć, tutaj Tomas. Cholera, Joe, miałeś ogarnąć te kufle. Przepraszam, jestem Tomas, piwowar, a ty to? Marvin. Marvin. Ładne imię. Co się tu sprowadza, młody człowieku? Czy też jesteś pasjonatem tego wspaniałego trunku, który może zachwycać bogactwem doznań bardziej niż wino? Chciałem się tylko rozejrzeć. Śmiało! Tu jest moja mała karczma. Możesz w tym miejscu napić się świetnego piwa. Osobiście polecam ci mrocznego paladyna. Zrobimy góra. Na górze jest nasz magazyn surowców. Nie ma tam nic ciekawego, ale jeśli masz ochotę... Bardziej polecam ci jednak zajrzeć pod pokład. Tam ważę te wszystkie wspaniałości. I tam spędzam większość dnia. Pamiętaj o tym, kiedy będziesz mnie w przyszłości szukał. Sam ważysz piwo? Oczywiście. Możesz obejrzeć wszystko, kiedy tylko będziesz miał ochotę. Idź do Joe. Poczęstuj się piwem. Pierwszy na mój koszt. A, reklama. To czekam. W ogóle patrzcie, jakiego agenta znalazłem. Albo w ogóle. Albo w ogóle. Dobra, powiek. Rozmawiamy? Nawet numer. Zaraz ci dam. Ale to chuj. Na jutro sobie zostawię. Do obejrzenia. Ale mocny jest ziomek. Zaraz. Zaraz ci dam. Spokojnie. Tutaj to... Ja mówię, ty słuchasz, ty mówisz, ja słucham. Zgoda? Ale bo pierwszy. Po pierwsze. Jeśli pan do mnie podchodzi, to bo nie jest pan wylegitymować. No. Tak? Ale ja nie jestem policjantem. Ale nie zrobił pan tego... A co, chcesz mój dowód? Chcesz mój Proszę dowód? Bardzo. Chcesz mój dowód? Ach, pierdolę. Dobra, Pohandlujmy. Piwko. Mroczny paladyn. Więc sobie kupił tego. A kupił po jednym, tak szczerze. Bo to się kiedyś przyda. A jak się nie przyda, to właśnie wyjebałem 50 golda. Pizdę. Co tutaj ważycie? Aktualnie skupiamy się na dwóch rodzajach piw. Joe czasem mi pomaga, ale najczęściej pracuje sam. A on zajmuje się prowadzeniem karczmy. Ważymy mrocznego paladyna i wyspiarskie. O którym z nich mam ci powiedzieć? O kurwa. Może innym razem. Nie mam teraz czasu. No cóż, ale wpadnij tylko, gdy znajdziesz chwilę. Co słychać? Trochę mnie boli fakt, że większość mieszkańców gustuje w winie, ale moje piwa też całkiem dobrze schodzą. Możesz mi opowiedzieć coś o produkcji piwa? Jasne, z przyjemnością! Tylko powiedz mi, najlepiej będzie, jeśli przejdziemy do pracowni. Każdy właściciel wszelakiej wielkości łodzi i okrętów. O, już myślałem, kurwa. Cała magia odbywa się tutaj, w tych kadziach. W tym po prawej ważę piwo. Zwykle otrzymuję gotowy słód, ale czasem muszę go sam przygotować. Moczę wtedy ziarna i pozwalam im wykiełkować, a potem suszę je. Zależnie od tego, jak to zrobię, otrzymam inne piwo. Powiem ci ogólnie, nie będę zanudzał. Następnie roztarty słód gotuję i dodaję do niego chmiel.
Musi to potrwać kilka godzin. Po wszystkim piwo stygnie, a ja dodaję do niego szczyptę magii. Uważane piwo musi postać przez jakiś czas w tej drugiej kadzi, aby nabrało wszystkich potrzebnych walorów. No i już! Przelać do beczki, albo prosto do kufla i smacznego! Trochę to skomplikowane. Zawsze wychodzi dobre? Moim zdaniem nie, ale ja jestem bardzo krytyczny wobec siebie. W każdym razie nikt jeszcze nie wylał mojego piwa celowo. Co innego po pijaku? Czekaj! Nie idź jeszcze! O. Mam dla ciebie pewną propozycję. Sprawa jest delikatna. Posłuchaj! Muszę jakoś rozpowszechnić mrocznego paladyna. Ludzie, z którymi chciałbym nawiązać współpracę, raczej nie chodzą po karczmach. Muszę zrobić pierwszy krok. Gdzie w tym moja rola? No właśnie! Zareklamujesz mój towar u kilku wpływowych osób w mieście. Co ty na to? Nie będę skąpił złota. Mam też spore znajomości. Mógłbym pomóc ci załatwić jakąś delikatną sprawę, jeśli masz jakieś kłopoty. Możesz pomóc mi zostać obywatelem miasta? Mówiłem, mam spore znajomości. Ludzie na ogół mnie szanują. Dam ci referencję. Okej. Okay. Czemu nie? Dobre piwo trzeba pokazać światu. Dobra, gram dopóki nie zostanę dam obywatelem. Dam ci 6 butelek. Co z nimi zrobisz? To twoja sprawa. Ale przynajmniej po jednej musisz dać do spróbowania dobra, moim przyszłym klientom. Pamiętaj, że któryś z nich może chcieć butelkę na później. Nie wypij wszystkiego. Moja oferta to 100 sztuk złota za skrzynkę. Tyle właśnie oferuj. Niżej nie zejdę. W skrzynce jest 20 butelek. Gdybyś nie wiedział. Pójdziesz do 5 osób. Karczmarze, Gerstand i Helga. Kwatermistrz straży Lenard, Wlady, właścicielki Bulderu i Lorenzo, przedstawiciel gildii kupieckiej. Tylko pamiętaj, żeby zawsze mieć przy sobie mrocznego paladyna. Bez niego nawet nie zaczynaj z nikim rozmowy. Masz jakieś pytania co do któregoś z nich? Opowiedz mi coś o Heldze. Ma karczmę w porcie. Co prawda, stałymi bywalcami są tam tylko, smakosze tanich trunków, ale każdemu trzeba dać możliwość napicia się czegoś porządnego. Helga kupuje ode mnie dość duże ilości wyspiarskiego, więc pewnie skusi się na nowy produkt w karcie. Nie wiem. Bardziej mi się to podoba. Powiedz mi coś o Gerstandzie. Z tym człowiekiem wiąże spore nadzieje. Niestety, nie prowadzę z nim zbyt dużych interesów. Długo już prowadzi interesy z gildią kupiecką i lokalnymi dostawcami win. Dlatego musisz się postarać, żeby moje piwo go zainteresowało. Z tego co słyszałem, jest wielkim miłośnikiem wina. Uwielbia jego bogaty smak i aromat. Może spróbuj iść tym tropem. Jego karczma znajduje się przy wschodniej bramie, zaraz na wejściu do Starego Miasta. Co z tą właścicielką burdelu? Tu może być trudniej. W jej lokalu są sprzedawane chyba tylko wina z wyższej półki. Pewnie chce nadać prestiżu burdelowi. Przekonaj ją, że mój produkt jest trunkiem z wysokiej półki. Chociaż, jeśli ci się nie uda, to nie przejmuj się. Nie mam zbyt wielkich nadziei. Chcesz współpracować z gildią kupiecką? Czemu nie? Mają potężne kontakty, duży rynek zbytu. Dla mnie to spory zarobek, ale przede wszystkim budowa marki mojego piwa. Jeśli uda ci się ich przekonać, to naprawdę będę bardzo wdzięczny. Kwatermistrz Straży Miejskiej miałby od ciebie kupować piwo? Ha! Zdziwisz się! Przecież chłopcy nie pracują cały dzień. Też mają prawo do odpoczynku. To chyba jasne, że w straży wolą, żeby siedzieli oni w koszarach zamiast szlajać się po mieście. A piwka, każdy ma prawo się napić. Dostarczam im na razie małe ilości, ale mam nadzieję, że mroczny paladyn ich zainteresuje. Warto spróbować. To już chyba wszystko. Powodzenia. Wróć do mnie, jak już pogadasz z każdym z nich. Pohandlujmy. Tak, mrocznych paladynów mam. Mam jednego na testa im da. O kurwa, dobra, tak już mam. Dobra, cyk. Dobra, wschodnia brama. Wschód to jest... Kurwa, prawo. Czyli damy pizdę najpierw.
Tak, prawy dolny karczma. Cześć, jesteś tu nowy? O kurwa, Norman. Tak, można tak powiedzieć. Jeśli jesteś tu nowy, to radzę ci przede wszystkim uważać na własną sakwę. Nie, biały monster to jest. Nie mówię tu tylko o kradzieżach kieszonkowych, ale też o wszystkich handlarzach, którzy będą próbowali wcisnąć ci jakieś pierdoły. Tak czy inaczej, gdybyś potrzebował nauczyciela, to służę pomocą. Kim jesteś? Nazywam się Norman i jestem jednym z ochroniarzy Volkera. Właściwie to przez większość dnia nie mamy zbyt wiele do roboty. Od czasu do czasu upewnimy się, że złoto dotrze do miejsca docelowego, czy dłużnik odda należność na czas. Plus jest taki, że dostałem ten wygodny pancerz. Mam gdzie spać i co jeść. Jednak nie sądzę, żeby to było najlepsze miejsce do zdobycia renomy i rozwijania swojej kariery. Jak tylko znajdę coś lepszego, to zamierzam się stąd ulotnić. Co sądzisz o Volkerze? Szczerze mówiąc, to sam nie wiem. Płaci nam ustalone wynagrodzenie zawsze zgodnie z terminem. Troszczy się, żebyśmy mieli gdzie spać i zapewnia sprzęt, byśmy mogli wypełniać swoje obowiązki. Jednak, jakby nie patrzeć, dorobił się na procentach z pożyczek i bardzo nie lubi, gdy ktoś ociąga się ze spłatą. Opinie w mieście na jego temat też są podzielone. Jedni marzą, by tak jak on, dorobić się fortuny. Inni natomiast uważają, że ich długi są jego winą i pogardliwie nazywają go lichwiarzem. Co by o nim nie mówić, jest jedną z ważniejszych osób w mieście i raczej nie traci czasu na błahe sprawy ani mało znaczące osoby. Okej. Czego możesz mnie nauczyć? Nie mam jeszcze zbyt wielu lat na karku, ale od zawsze byłem zdany na siebie i jakoś sobie musiałem radzić. Tu się trochę pomachało mieczem, tam toporem. Postrzelałem też z kuszy czy łuku. Cokolwiek z tego cię interesuje, może uda nam się jakoś dogadać. Ucz mnie. O kurwa. On wszystko potrafi, ale drogo w chuj, jak się pierdoli. 75 golda, kurwa. Dziękuję, Gucio, za rajdzika. Nie potrzebuję jeszcze więcej. Witam, witam. Gdzie to jest? A, tam! To się ja za niedługo lecę, no. Ale dzięks. Jak to Majkę? No tutaj jest ta karta. Tutaj i tutaj. To? Tak, to. O, ten zioło. Witam. Witaj, przysyła mnie Tomas. Ma dla ciebie propozycję współpracy. Tomas? Ten piwowar? Ale ja nie potrzebuję więcej piwa w swojej ofercie. Nie sprzedaję go zbyt dużo. Moi klienci gustują w droższych trunkach, wolą wino. Tomas wprowadza na rynek nowe piwo, jakiego jeszcze nie było. Nazywa się Mroczny Paladyn. Sam opracował recepturę. Może chcesz go spróbować? Król pokazał. Najpierw mi o nim opowiedz. No co jest kurwa z tymi rajdami, ty? Dziękuję, Neksik, za rajdzika. Zbiorowisko. To ja, najgorsze jest to, że ja naprawdę zaraz spierdalam, no. I ja was nie mam gdzie wysłać już. Żeby dalej się to gdzieś utrzymało. Kurwa. Mroczny Paladyn to niezwyczajne piwo. Wyróżnia się bogatym smakiem, który długo utrzymuje się w ustach, a także ciekawym aromatem. Należy je pić powoli. Małe, nie ma chuja, że to ponieważ ma również rozmyśla. Sporą moc. Może być leżakowane jak wino, tylko zyska dzięki temu na wartości. Brzmi ciekawie. No, pokaż mi, czy mówisz prawdę. Spróbuj. No, spróbuj, koleżko.
A z jakiej okazji w ogóle... Nie chłamałeś. Naprawdę ma bardzo ciekawy smak. Pojawia się tyle odcinków o Guciu. Pachnie na YouTubie. Też nie najgorzej. Się stare szoty Guciu. Moi klienci lubią nowe smaki. Lubi to non-stop wypierdala na YouTuba. Skrzynkę? Dzień w dzień. 100 sztuk złota. Wezmę 4 tygodniowo. Na początek. Świetnie, przekażę Tomasowi. Do zobaczenia. Okej. Okay. Ten zrobiony, to trajdzimy do Helgi. I idę do osób, które kurwa kojarzę gdzie są, bo to miasto jest popierdolone, jest tak ogromne. Gdzie ta szmata jest? Lewy górny, nie? O ja pierdolę. Nie, to... Nie, najpierw idę do tych, do gildii tych. Aha! Ty dopiero szaliłem, czyli środek to są koszary, czyli jedna gildia, a lewo to są kupce, czyli druga gildia. To się ci, co mogę dołączyć do nich. Te wielkie znaczniki. Okej. Okay. Dobra. Jakoś sobie poradzę. Poczekajmy, co z tego wyniknie. Wszyscy mają teraz ciężko. Nie wiem, gdzie jest burdel. Na mapie. Jeszcze. Jeszcze nie byłem. Nie zdarzyło mi się. Dobra, najpierw tu w sumie. Wskazać ci drogę? Nie no, najpierw pójdę do gildii kupieckiej, potem pójdę do tych koszar, potem pójdę do Helgi i na koniec do burdelu, wrócę do Tomasa i będę miał ten kurwa notatnik jebany. Ale to jest w kurwę łażenia. A, burdel jest obok Helgi, no ok. No w sumie ta no. W mieście portowym ma to sens, tylko gdzie jest ten? Główna siedziba tego zioma. Co to jest? Garos, jakiś Otmar. Griffik. O, ty. Hej. Tego w wiosce widziałem. A gdzie jest szefu? Zapisz sobie. O, no nie głupie. O, tutaj. Rudy. Mogę tam w ogóle przebywać? Nie no, mogę. Dobra, dalej. O, jest. Hej. Hej, kim jesteś? Jestem zarządcą gildii kupieckiej. Wybacz, ale jeśli to wszystko, to muszę wracać do pracy. Widziałeś już? Nie no proszę, kurwa, co? Dobra, ty, bagieta jak pofrunął. Po to. Polubione i z bomby komentarz. Wyglądasz niesamowicie na tym zdjęciu, zresztą nie tylko na nim. Lecimy dalej. Znowu like. Lubię pozytywne emocje płynące z tego zdjęcia. Następne, kurwa. Masz najpiękniejszy uśmiech, jaki kiedykolwiek widziałem. Nie no, kurwa, bagieco. Ty, był taki komentarz przed chwilą. Lubię poz... Oj, bagieta. To chyba jakiś kopii w klej jest. No chuj, nie chcę robić co chcę, no. A może będą razem. A no już się uda. Jak oni nie będą razem, to nie wierzę w miłość, nie? Jak to się mówi teraz. O. Możemy pogadać o interesach? A jaki ty możesz mieć do mnie interes? Planujesz zostać kupcem? Chwilowo jestem pośrednikiem. Tomas chciałby nawiązać współpracę z gildią kupiecką. Wprowadza na rynek nowe piwo, Mrocznego Paladyna. Wiem, słyszałem o tym. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że w pewnym momencie się z nami skontaktuje. Co to za piwo?
Proszę, weź jedno. Co to za to piwo? Całkiem nowa receptura. Warka Tomasz jebana. Wymyślił nowy sposób przygotowania słodu, dzięki któremu piwo nabiera ciemnej barwy. Spróbuj, jaki ma ciekawy smak. Sprawdź też, jak pachnie. Wyborne. Naprawdę. Dawno nie piłem nic tak smacznego. A szczerze mówiąc, jestem miłośnikiem wina. Cholera, może jednak przerzucę się na piwo? Słuchaj, chętnie bym się zgodził na współpracę, ale mamy podpisane kontrakty, między innymi z Ernesto. Tutaj się piją głównie wino. Na tym najlepiej się wychodzi. Babiecon nie chyba Xayos Grypaty. Kurwa, kiedykolwiek śpisz, ja cię widzę na każdym streamie, o każdej godzinie, kurwa, z donate. Lecimy, lecimy, nie śpimy, Xriri z Grypała, szmrą, von szmrary. Dzięki. Z twoimi znajomościami na pewno coś wymyślisz. Aż tak ci zależy? Do czego mógłbyś się posunąć, żebym jednak przyjął propozycję Tomasa? Byłbyś gotów zrobić coś niezbyt moralnego? Zrobię, co trzeba. Człowiek czynu, to lubię. Ale musisz być bardzo ostrożny. Spokojnie, to nic strasznego. Po prostu, jeśli chcemy wprowadzić piwo Tomasa na rynek, musimy osłabić konkurencję. Handel winem przynosi Ernesto takie dochody, że mrocznemu paladynowi trudno będzie się przebić. Dam ci butelkę wina. Pamiętaj, żeby go nie pić, bo się pochorujesz. Jest zepsute. A ze smakowych? Pójdziesz na targ i podrzucisz ją któremuś z kupców mających w ofercie wino. Co nam to da? No wiesz, po winie Ernesto ktoś się pochoruje. Ludzie zaczną mieć wątpliwości co do jakości jego towaru. Tłumaczyć dalej? Rozumiem. Wrócę, jak to załatwię. Do zobaczenia. Nie piłem nowego kapitana Jacka. Możesz mi coś powiedzieć o Gildii Kupieckiej? Dla twojej wiadomości, Gildia Kupiecka Araxos jest organizacją zrzeszającą wpływowych kupców z Archolos i innych ważnych miast Myrdany. Przez ostatnie lata zdołaliśmy potroić nasze wpływy w tym rejonie i założyliśmy wiele faktorii na terenie całego królestwa. W swoich działaniach kierujemy się przede wszystkim rozsądkiem. Nie zajmujemy się zleceniami, które wydają nam się mało opłacalne lub zbyt ryzykowne. Dopiero kiedy dostrzeżemy w czymś wyraźne korzyści, podejmujemy decyzję o działaniu. O cię chuj. Przyjmujecie nowych w swoje szeregi? Cóż, właśnie wznowiliśmy nabór do naszych gońców. Ale nie przyjmujemy byle kogo. Wolimy ostrożnie dobierać nowych ludzi. Liczymy, że potencjalni rekruci będą mogli się pochwalić umiejętnością trzeźwej oceny sytuacji oraz wytrwałością w dążeniu do celu. Zwłaszcza, że czasami trzeba nagiąć kilka zasad, by klient był zadowolony z naszych usług. Oczywiście wymagamy też lojalności. Nic nam po niezorganizowanych obwiesiach, którzy ostatnimi laty tak tłumnie zasilają szeregi straży. Widziałem wśród was ludzi, którzy nie wyglądają mi na kupców. Każda prężnie działająca organizacja musi zapewnić swoim interesom bezpieczeństwo. Takim gwarantem są najemnicy Adelarda i łowcy Garosa, czyli wykwalifikowani szermierze oraz tropiciele z całego świata. W zamian za godziwą zapłatę zobowiązani są do działania w ramach objętej przez nas strategii. Kurwa, zaraz mnie popierdoli z tym Nintendo dla Cfeli. No kurwa, sorry za to najdę. To wyskakuje. Ktoś to w ogóle kupuje? Xriri Nintendo z Garipa Pinchmrą Mourelobin Baza Pocamp Moniszka ho zrobię ci minę co na w sekundę. Masz piękny uśmiech. Nie no, ale odnosząc się do tej poprzedniej wiadomości, kurwa, zioma z czatu, no to Bagieta oficjalnie zgolił jajca po 20 latach niegolenia się. Mówił, że zrzuca, kurwa, jak to się nazywa? A, zrzuca futro. Bez kitu, on wstawił to na Instastory, tylko ja nie szaliłem, kurwa, wszystkiego. Bo on się ogolił na łyso, ale no... się okazało, że jednak wszędzie.
Chciałbym dołączyć do gildii. Każdy dobry człowiek jest u nas mile widziany, tylko... nie wyglądasz mi na urodzonego kupca, wojownika czy tropiciela. Powiedz mi, co cię do nas sprowadza, chłopcze? Chcę znaleźć zaginionego brata. Zaiste, szlachetny cel. Zazwyczaj odwiedzają nas same portowe męty albo obiboki, których nie stać na płacenie podatków. Z przyjemnością powitamy w naszych progach szlachetne serca, które przedkładają pomoc i oddanie nad swoje własne dobro. Będąc wiernym naszej sprawie, bez wątpienia dostaniesz wiele okazji, by spełnić swój cel. To tak jak przy wymianie handlowej. Ty czegoś chcesz i my czegoś chcemy. Sumiennie wykonuj obowiązki, a wesprzemy cię w poszukiwaniach. Dobrze, skoro pytanie wstępne mamy za sobą, to pora na formalności. Do gildii mogą dołączyć tylko obywatele miasta, którzy udowodnili swoje uprawnienia odpowiednim dokumentem. To nasz podstawowy warunek. Spełniasz go? Niestety nie. W takim razie wróć, gdy już zostaniesz obywatelem. No dobra. Jest to jedno z działań, jakie podejmujemy w celu ochrony interesów przed podejrzanymi ludźmi z zewnątrz. Co zrobić, jak najwięcej questów, żeby nie dostać masz obywatelstwa? Nie dołączysz do nas. Proste. No porozmawiaj proste, z Matejem, to urzędnik odpowiedzialny za sprawy obywatelskie. Dziękuję, model. Dobra, spierdałem z tym póki co. Czekaj, tak, pokaż to. Nie to. Czas iść na targ. Na targu coś jest jeszcze, czy nie? Na targu... Nie, na targu nie. Jeszcze koszary i potem na slumsy. Bo tam jest burdel i ta Helga jebano. Poka to. Co tu jest? Wyglądasz na podekscytowanego. Obmyśliłem ostatnio naprawdę niezły interes. Każdy kupiec byłby tym podekscytowany. Jakżeby inaczej, nowy sposób na zarobek. To od razu szczęśliwe. I to zarobek nie tylko dla mnie. Potrzebuję kogoś do pomocy. Robota nie powinna być szczególnie trudna i oczywiście gwarantuje wynagrodzenie. Mów, o co chodzi. Zapewne wiesz, że zagrożenie ze strony orków jest coraz poważniejsze. Władze miasta ostatnio zdecydowały, że trzeba zgromadzić w spichlerzach zapasy na wypadek oblężenia. Już teraz relacje pomiędzy wytwórcami żywności a miastem nie są dobre, więc nie mogą jej konfiskować. W obawie przed protestami czy nawet buntami wolą nie wysyłać straży na konfiskatę żywności czy wprowadzać nowych przepisów dotyczących jej standardowego przydziału miastu. Jestem ciekaw, czy straż w ogóle dałaby radę bandzie wieśniaków z widłami. Prawdopodobnie poniesiby przy tym większe straty niż robar podczas wojny. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Archolos. Proszę o konkrety. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa, jako współpracownik Araxos muszę dbać o interesy gildii. Handel żywnością w obecnej sytuacji może być wyjątkowo korzystny. Na zachód od miasta jest plaża zamieszkana przez grupę rybaków. Jest wśród nich niejaki Niman, starszy od pozostałych i bardzo szanowany. Ktoś musi do niego pójść i namówić go, by sprzedawali swoje ryby tylko gildii kupieckiej. Nawet tych niedoświadczonych. Jak dotrzeć na tę plażę? Możesz popłynąć w pław na zachód. Miniesz pustą kamienistą plażę, potem wzdłuż klifów, aż zobaczysz kilka domków na piasku i zniszczoną wieżę na wzniesieniu. Pieszo też jakoś dasz radę, ale musiałbyś przejść przez lasy ciągnące się wzdłuż wybrzeża. Z tego co wiem, są dość niebezpieczne. Przejdźmy do sedna. Nagroda. Nie ominie cię. Tego możesz być pewien. Mam spore chody w Araxos, więc jakbyś chciał do nas dołączyć, mogę polecić cię Lorenzo. Brzmi nieźle. Ja myślę, kto o zdrowych zmysłach nie chciałby pracować dla gildii. No to idę do Limana.
Bardzo się cieszę. Powodzenia. Słuchajcie, dobra, ale wy nie rozumiecie, no co? Co te dwa kace będą na Mlickę, mogą mieć ekskluzywną dziwkę. Co następuje? Zgodnie z nowymi rozporządzeniami szwedzkimi, każdy właściciel wszelakiej... Jeszcze zobaczycie, że Moniczka będzie żoną Bagiety. 100%. Zgłosić się do urzędu miejskiego. Wszystkie środki transportu morskiego muszą być zarejestrowane. Bo nie mam z kogo się śmiać w Donelda. Ekstremy z Gary Papinszym Rafofa Fonszum Raro Lobbyn po campku żwa Moniszka kocham cio. Wiele znakęców Zaczekaj, pokadziennik. Ile questów nagle mam? Ja pierdolę. Dobra, tego nie robię. Handlarz, kurwa, z winem w ofercie. Który to jest? To mi wygląda na... Na chuj wico, na wszystko. Pokaż mi swoje towary. Nie, on jakieś pasy sprzedaje. Chuj z nim. Ten? To musi być... Nie, to nie może być handlarz. To musi być, kurwa, jakiś NPC z nikiem. Ło, kurwa, co jest? A może? Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Arkonos. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się, co następuje. Ten, co teraz gadałeś? Każdy ten? Mężczyzna zdolny do walki, który otrzyma kartę powołania do Armii Królewskiej, zobowiązany jest stawić się w koszarach w ciągu 2 dni. Przejdzie tam podstawowy trening beznadziejna pogoda. Oraz przybliżony termin wyruszenia na front. Informuję również, że Armia Królewska z chęcią przyjmie w swoje szeregi wszystkich ochotników. Czyli temu wpierdalam. Razem odeprzemy orkową zarazę. Jak jemu? I przywrócimy pokój w całym królestwie. Pohandlujmy. Gdzie to? Jedna budla powinna być. Kurwa. O! To? To wino? To żółte. O! Słuchajcie, to słuchajcie, mieszkańcy Arkonos. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się, co następuje. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na broń i pancerze dla Armii Królewskiej na wyspie Korinis otwierane są kolejne. Dobra, chuj. Do 7 posiedzę. 7. Stanę z budzikiem na tak 15-16. Jakoś kto będzie, nie? Oj, będzie obsuwa, chuj. O, siema. Hej. Zrobione. Pozbyłem się tego wina. Świetnie. Teraz trochę poczekamy. Przyjdź do mnie jutro. Jeremiasza nie ma od 2 dni? Nie, no był wczoraj. Był wczoraj, albo przedwczoraj chyba. I grał... Kurwa, nawet Gothica nie grał. On grał Fable 2. To w ogóle Fable 2 jest na Xboxa, kurwa. On chyba popierdolił komputer totalnie. Teraz na konsoli na kurwia. W ogóle ten. Dam ci tu VIP-a, kurwa. Neksik. Żebym widział wiadomości. Ty to tyle?
co jest, kurwa? Jak sytuacja? Gildia kupiecka Araxos to ciągle naj... A, prześpi się, dobra, jestem przyjebany jakiś. No, witam. Hej. No, teraz możemy pogadać o interesach. Wygląda na to, że Ernesto stracił odrobinę zaufania. Plan wypalił? Wypalił. Okazało się, że butelkę kupił jakiś bogacz ze starego miasta. Wypił ją razem z przyjacielem. Jak się pewnie domyślasz, kilku następnych godzin po wypiciu nie będą miło wspominać. Wieść się rozniesie, klienci zastanowią się dwa razy, zanim znowu kupią wino od Ernesto. A pić muszą, prawda? I to jest idealny moment, żeby wprowadzić na rynek nowy napój. Dołączam. Dobra, bądźmy poważni. Ile złota Tomas sobie życzy? 100 sztuk złota za skrzynkę. Szczegóły samo mówię z Tomasem, ale przekaż mu, że za taką cenę możemy brać tylko 5 skrzynek na tydzień. Telaku. Jeśli zejdzie trochę z ceny, może damy się namówić na 8. A to i tak się opłaca. 8. No kurwa. Dobra, chuj, nie. Tomas ustalił cenę. Nie będę się wtrącać. Jak uważasz? No? Cóż, to by było na tyle. 5 skrzynek przekaż Tomasowi. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. Do zobaczenia. Wyjebałeś? No kurwa, Tomas chciał tak jak chciał. Wyjebane w niego, no. Mam widać papier i chyba mi obchodzi, co on tam... Co on tam, kurwa, se szykuje. Powiedział, stówka to jest stówka. Teraz idziemy do straży. Idziemy w taki sposób, kurwa, bo się tak gubię w tym mieście jebany. A tutaj, teraz tutaj. Oj. Ty, kurwa, kiedy był save ostatni? Bez kitu. Z 20 minut temu. Jeszcze tu zapiszę dla pewności. O, jakby wyjebało Gotika, bym je pojebało chyba. Ja bym tego nie... Hello. Moja reakcja była. Dobra, gdzie jest ten kurwa? To jest Leonard? Helga, Gerstand byłem, Leonard, o, dobra, to przerwa, kurwa, muszę się odlać, nie wyczynię, nie? Zaraz jestem. W sobie muza jest dobra, mogę lekko podgłośnić, nie? Jak ktoś chce posłuchać. O. Thank you.
raczej. Witam. Hej, czym się tutaj zajmujesz? Jestem kwatermistrzem. Chyba nie szukuję kotlika w ogóle. Czego? Po prostu dbam o porządek w wyposażeniu strażników. Sporządzam spisy ekwipunku, sprawdzam jego jakość, przedzielam go strażnikom, porządkuję go w skrzyniach i, rzecz jasna, przygotowuję kwatery. Jeśli to wszystko, chłopcze, to muszę wracać do pracy. Te dokumenty same się nie uporządkują. O. Potrzebuję wyposażenia. Przykro mi, tylko dla strażników. Aha. Witaj, przychodzę w interesach. Ty? W interesach? A jaki ty możesz mieć do mnie interes? Działam w imieniu Tomasa, piwowara. Chciałby złożyć Straży Miejskiej korzystną propozycję. A jaki Straż Miejska może mieć interes z właścicielem browaru? Myślisz, że mamy tutaj samych ochlapusów? Oczywiście, że nie. Może najpierw spróbujesz nowego piwa Tomasa. Sam opracował recepturę. Proszę. No. Mocne. Cholera, dobre. No dobra, o jakich interesach mówiłeś? Wiem, że strażnicy to też zwyczajni ludzie. Po pracy mają prawo wypić sobie przecież piwko. Tomas mówił mi, że bierzecie od niego kilka skrzynek wyspiarskiego. Ale pić cały czas to samo? Nuda. Chyba wolisz, żeby twoi ludzie nie szwendali się po karczmach, tylko mogli spokojnie ugasić pragnienie w koszarach, prawda? No. Muszę przyznać ci rację. No dobra, będę brał na początek jedną skrzynkę tygodniowo. Ile? 100 sztuk złota za skrzynkę. Dobrze, możesz przekazać wszystko Tomasowi. Git. Przekażę. Tu łatwo idzie, kurwa. Bywaj. Jakiś za prosty jest ten quest. Chuj tu chodzi. Coś mi tu nie pasi, nie? Niebieskamy na kilometr. No to ty kurwa slumsów jebanych. Gdzie to było? Tutaj. Prosto. Teraz w prawo. O kurwa. Tu. Tu. I tą ścieżką do końca. O, save it. Do której stream? No skończę tego questa. Zrobię jeszcze jednego. Może jeszcze jednego. Jakoś ich zleci, kurwa, no. Ta, mam wieczorem streama jeszcze, no. Ale będzie obsyłwa, coś czuję. Zobaczymy, no. Jak mnie budzik nie obudzi... Jak mnie budzik obudzi, to nie będzie obsyłwy. Jak nie obudzi, to jest kaplica, kurwa. Dobra, to ma i spierdalaj. To przecież oczywiste. O la la! Najlepszą atrakcją tego portu są mroczne tajemnice. Oczywiście, jeżeli masz pełny mieszek. Spoko. Dobra, to jest Helga. A gdzie jest burdel? Obok. Niby. Przychodzę z pewną ofertą. Z ofertą, powiadasz? Może najpierw się czegoś napijesz? Chłodne piwko za 10 sztuk złota? Chętnie. No i to rozumiem. Z czym do mnie przychodzisz? Może chciałabyś wzbogacić swoją ofertę? Tomas wprowadza na rynek nowe piwo. Złota, ciemne, mocne. Kurwa. Nazywa się Mroczny Paladyn. Interesy z Tomasem zawsze szły dobrze. Ile chcę za skrzynkę? 100 sztuk złota. Bez negocjacji. Proszę, spróbuj sama. Wow! Co to jest do cholery? Wow! No, biorę na początek 2 skrzynki tygodniowo. Bardzo ciekawy produkt. Nie piłam jeszcze nigdy czegoś podobnego. Ale Helga ma japę. No, to chyba wszystko. Resztę ustalę z Tomasem osobiście. Dzięki za kontakt. Bywaj. Do zobaczenia. Dobra, elo. I teraz do burdelu. Każdemu jest
Dziękuję. Kierownik budowy. Czyli gdzie to było? Tu. To? To jest burdel? Kurwa, sorry. No, wynoś się. To przecież oczywiste. O, za karczmą. Każdemu jest ciężko. Ale to w tę stronę? Czy nie? Już nie mogę tego słuchać. Tak. Trzeba uważać, co się komu mówi. Ominąłeś. Poczekajmy, co z tego wyniknie. Nie. Tak dalej być nie może. Witam! Uhuhu, kurwa, co tam się dzieje w środku? Ela Amir. Cześć, co tu robisz? Stoję i pilnuję. A na co ci to wygląda, Herlaku? Herlaku? Dobrze słyszałeś. Wyglądasz mi na Herlaka. Jak reszta mieszkańców tego miasta. Wiesz, wcale się nie dziwię, że przydzielono ci wartę na zewnątrz lokalu. Tak? A to niby czemu, Herlaku? Śmierdząc jak spocony górski troll, z pewnością odstraszasz wszystkich gości. Odszczekaj to, kmiotku. A jak tego nie zrobię, to co będzie? To własnymi rękami otworzę ci czaszkę i napluję do niej. Możesz próbować. Nie tylko spróbuję, ale to zrobię. O kurwa, Amir! Ja pierdolę, jakim jest mocny. Dobra, to laps jest. Jakiś krytek. U kurwa! On mi zajebał. No, mocny ziom. Jak grałem w Gothica off-stream, to tylko eksplorowałem, ja z nikim nie gadałem nawet. Och, moja głowa. Jak, nadal jestem Herlakiem? Przyznaję, masz łapę. A wcale nie wyglądasz na wojownika. Może teraz zaczniesz traktować innych z szacunkiem. I tak nie zmienię zdania o tym parszywym mieście. Co mogę tutaj znaleźć? Kobiety, piwo, gorzałe i jeszcze więcej kobiet. Kim jest Vlada? Właścicielką burdelu i moją siostrą. Prowadzisz dom publiczny ze swoją siostrą? Ciekawe zajęcie. Vlada ma łeb na karku, więc to ona jest szefową. Ja dbam o to, żeby nikt nieproszony nie szwendał się po jej lokalu. Skąd pochodzisz? Z daleka. A dokładniej? Wychowałem się z siostrą w miejscu, o którym pewnie nawet nie słyszałeś. Więc co ci po nazwie, której nie skojarzysz, a i tak po chwili wyleci ci z głowy? Musisz tylko wiedzieć, że było to miejsce, gdzie bez siły i sprytu można było szybko skończyć z nożem wbitym pod żebra. Dlaczego tak bardzo nie lubisz tutejszych? Bo nie potrafią walczyć o to, co jest dla nich drogie. Codziennie widzę te same gęby odwiedzające ten burdel, używające sobie i chlejące na umór. Jeśli tak bardzo nie lubisz tej roboty, to co tu jeszcze robisz? Nie lubię, ale ufam swojej siostrze. Od wielu lat trzymamy się razem i dobrze na tym wychodziliśmy. Poza tym już raz nas los rozdzielił. Nie popełnię tego samego błędu. Spoko. Ty co on wziął za brońkę? Młot bojowy. O kurwa. Ty, zajebiste. A tylko 8 punktów siły.
Pieter. Witaj w mrocznych tajemnicach, nieznajomy. Jeszcze cię tutaj nie widziałam. Co to za miejsce? To miejsce wyjątkowe. Jedyne takie na całej wyspie. W moim lokalu możesz skosztować wybornego wina, wsłuchać się w rytm relaksującej muzyki, ale porządni klienci mogą też skorzystać z oferty specjalnej. Porządni klienci? Oferta specjalna nie jest dla pierwszych lepszych obwiesi z ulicy. A o tym, kto obwiesiem nie jest, decyduję ja. Cześć, możemy pogadać o interesach? Możemy. Z czym do mnie przychodzisz? Tomas wprowadza na rynek nowe piwo i chciałby zaoferować ci współpracę. 100 sztuk złota za skrzynkę. Takiego piwa jeszcze na rynku nie było. Zostało uważone według autorskiej receptury Tomasa i wyróżnia... Dobra, daj mi go spróbować. Proszę. No. Może tak modli nad tym. Biorę 2 skrzynki. Rozliczę się potem z Tomasem. Tak od razu? 2 skrzynki tygodniowo? Tak. Masz do mnie jeszcze jakąś sprawę? Póki co to nie. Najpierw tego questa dopnę, potem tu na burdel. Na burdel zajrzę. Idź do portu. Safe. Jaka misja? To napisz. Tam gdzie statki budują na prawo, ok. To poka to. Sąsiad co czekał do 6 jebany już młotek napierdala sekundę po. No najgorsi sąsiedzi kurwa na świecie. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. To tak? Nie, a co? Prawo na dźwigi. Okej. Okay. To dawaj mu wiertarę, kurwa. O 21:55. I na kurwiej. Się odegrasz, nie? Możesz trochę lekko sitować, nie? I trochę po czasie mu nakurwić. Nie potrafisz tego zatrzymać dla siebie. Hej! O kurwa, taki przyjeb jest. Co obserwujesz? Zbutwiałe deski. Na tych wszystkich lichych okrętach w naszym porcie nadchodzą złe czasy. Im mniej statków kursuje po morzach, tym gorzej żyje się wszystkim na lądzie. Takie przyjebańce niekiedy mieszkałem. Czemu tak twierdzisz? Skoro gildia kupiecka traci swoje okręty i musi zwolnić własnego kapitana, to czy może znaczyć to cokolwiek dobrego? Cenę za tę przeklętą wojnę Myrtańczyków ponosimy my, mieszkańcy Archolos. Nie chcę nawet o tym teraz myśleć i się znowu denerwować. Sobie też wkurwiają. Dziękuję, Marcin. Kim jesteś? Nazywam się Varin. Jestem handlarzem współpracującym z gildią kupiecką. Masz do mnie jakąś sprawę? One tylko działają dlatego, że mi się nie chce normalnego światła w tym pokoju zamontować, kurwa. Jakiegoś ringa czy coś. I tak jest, kurwa, od 1,5 roku chyba. Jak się masz? Jest coraz gorzej. Najpierw zarekwirowali nam okręty. Co będzie następne? Siłą wcielą nas do armii? Spoko. A ten ziomo to kto? O kurwa. A tutaj. Robotnik. O!
A, nie, to obywatel. 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 Robotnik. Kurwa, ktoś normalny tu jest? Strażnik. O, jest. Dlaczego nie pracujesz? A jak mam pracować? No powiedz mi, jak mam pracować w stoczni, mając sprawną tylko jedną rękę? Przecież obie są potrzebne. Od czasu do czasu próbuję coś zdziałać, ale jak tak dalej pójdzie, to stracę pracę. W końcu kto przy normalnych zmysłach będzie płacił komuś mało wydajnemu? Jak mnie wywalą, to zwolni się stanowisko i będzie można je zająć. Same korzyści. Dlaczego masz sprawną tylko jedną rękę? Złamałem sobie rękę jak... A nie interesuj się w jaki sposób. Po prostu złamałem i tyle. Aha. Czemu nie pójdziesz do magów? Wyleczą cię. A spieprzaj mi z magami, parszywcy łamiący prawa na natury. Macie umowę? Na co? Mnie. Jak tylko jakiegoś widzę, niestety, to już mnie wszędzie kila. Jesteś młody, wy to na wszystko patrzycie tak ufnie. Wierzycie w te gadki o pomocy potrzebującym. Kiedy nabierzesz doświadczenia, zrozumiesz, że lepiej trzymać rękę na pulsie. Właśnie z tego waszego braku rozsądku bierze się mój problem. Inni ludzie latają do magów z byle czym, więc medyków teraz jak na lekarstwo. Nie przypuszczałem, że ufając magom, tak bardzo się przyczyniam do upadku społeczeństwa. No, to teraz już rozumiesz. Ale spokojnie, możesz to wszystko naprawić. Jako młodzieniaszek na pewno masz dużo wolnego czasu i sił. Jeśli zrobisz, o co cię proszę, to możesz być pewien, że ci się odwdzięczę. Powiedz, co mam zrobić. Jak to co? Aleś ty niedomyślny. Znajdź mi kogoś, kto potrafi nastawić bark. Tylko, żeby miał w tym wprawę. Nie chcę żadnego konowała. I żeby nie był za drogi. Nie mogę wydać całego majątku na jedną operację. Oczywiście. W końcu na czym oszczędzać, jak nie na zdrowiu? Hej, młody! Nie bądź bezczelny! Idź już! Szkoda tracić czasu. Na starość będziesz pluł sobie w brodę, że nie wykorzystałeś każdej chwili na coś pożytecznego. Coś tu jeszcze jest, czy nie? O! Hej, ty! Mam dużo spraw na głowie. Robotnik, robotnik. Kurwa. Naokoło. Jebana deska. Robol. O, halo. Hej. Czym tu się zajmujesz? Jestem szefem tej pięknej stoczni. Mówię ci, w całym królestwie nie ma takiej drugiej. Moim głównym zadaniem jest projektowanie okrętów oraz pilnowanie, by terminy zostały dotrzymane, a zasłużone pensje wypłacone. W latach największej świetności budowaliśmy nawet kilka okrętów wojennych rocznie. Niestety, wielu naszych najlepszych rzemieślników dostało powołanie na front i budowanie nowych okrętów nie przebiega już tak sprawnie jak kiedyś. Aha. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać kilka sztuczek, jak efektywnie pozyskiwać drewno. Kto wie, może kiedyś będzie jeszcze z ciebie cieśla i na coś się nam tutaj przydasz? Ucz mnie. O! Opłaca się to, czy nie? $75. Trochę skam. Co u ciebie? Dzień jak co dzień. Drewno coraz gorsze, pracownicy coraz bardziej leniwi, a królewscy coraz bardziej nas popędzają. Tak. Dobra. To spierdalam. Do Tomasa? Wiem, wiem. Kurwa, gdzie ten Tomas był teraz?
prawy dolny, nie? Jakoś tak, znaczy blisko prawego dołu. Nie, na targu. Kurwa, tak? Nie? Gdzie on kurwa był? Na targu. No, witam. No teraz jest odpływa reklam o Twitchu. Nie wiem, o co chodzi nawet. No bez kitu, kurwa. To relówka. Co napisałeś? Targ jest kurwa tutaj. Teraz w prawo. Nie. No tak. Tutaj. O chuj, ja się zgubiłem. A nie, dobra, tutaj ten dyk i w lewo. To wszystko tylko plotki. A prosto. Czy zechce mi pan pomóc? Potrzeb. Dobra, tutaj, no jest tam. Na targowisko jedna plama do sprzątnięcia. Rudy. A gdzie to? O kurwa. Nichuja nie tu. Oj. Nie, to nie to. Dobra, jakieś przy okazji się to znajdzie. Idę do Tomasa. I ty, Maksu. Ojej. Gdzie miotła? O. Nowy pis, czyste ulice. Wróciłem. Zrobiłem, co mogłem. Przekazano mi już wiadomość. Podsumujmy. Przekonałeś Helgę. Podobno bardzo zasmakowało jej moje nowe piwo. Będzie brała 2 skrzynki. Nieźle, młody człowieku. Gerstand będzie brał 4 skrzynki tygodniowo. Dostrzegł potencjał w Mrocznym Paladynie. Mówiłem, że strażnicy też potrzebują trochę dobrego piwa. Lenard będzie brał 1 skrzynkę na tydzień. Słyszałem, że Vlada była wyjątkowo chętna do interesów. I nie musiałeś jej nawet przekonywać. Będzie brać 2 skrzynki. Dogadałeś się z gildią kupiecką. Byli najważniejsi na mojej liście. I mam teraz okazję wejść poważniej na rynek. Co prawda, liczyłem na trochę większe zamówienia. No ale 5 skrzynek to nie jest tragedia. Powiem ci, nie spodziewałem się aż tak dobrych wyników. Udało ci się namówić prawie wszystkich, o których jak prosiłem. Prawie, kurwa. Mam teraz dużo do roboty. Chyba czas iść uważyć więcej piwa. A co z referencjami? Dobrze, że o nie pytasz. Naprawdę na nie zasłużyłeś. Gdyby wszyscy tutaj mieli głowę na karku jak ty... Proszę, mam nadzieję, że ci to pomoże. A, bez kitu. No dobra, ale to ten zjeb wystawił cenę 100 tych. Moja wina.
Sam tak chciał. Gdzie ma to łóżko? Nie masz tu czego szukać! Dalej. Wale dżemę. O kurwa. No nic, Scottie się zbugował. Doktor Stream? Jeszcze z questa zrobię, no. Nie masz tu czego szukać. Dobra, idę, NQ. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Dobra, elo. Dostałem to? Tomy Interere, od Tomasa, jest, git. No to chuj z tym. O kurwa. Dzięki, Cedry. Nie może to być pomysł publiczny. Chuj wie, no nie znam nikogo takiego. Spoko. O kurwa. Zapomniałem o tym. Okej. O, jest. Gdzie mam szukać tych dowodów? Coś? Dźwigiem w wodzie. O. To zrobię to i spierdalam. A jutro się dołączę do gildii. Wieczorem. Do zielarza? No to już chuj. Idę od razu na slumsy. Czy zechce pod... Ja pierdolę. A! Jeszcze trzeba stradnika najebać, bez kitu, zapomniałem. No nie, jest to głupie. Dobra, tu. Popierdalam. Chrupki Reksia. Solone. Dobre w chuj. Bez sens trochę, bo ci dalej najebie. No to chuj z tym. To jutro to zrobię też. Przecież tyle rzeczy jest jeszcze do zrobienia. Nie trzeba się z niczym spieszyć. Jak tu coś? Tędyk. Port jebany. Jak tam przejść? Elo. Dobra. O kurwa, to jest tam. To jest z tamtej strony przecież. To XD. No ketchupowe są lepsze, no. Ale nie było. Czekaj, kurwa, nie. Chwila. To ja pojebałem. Dobrze szedłem. Pozdro cichy. Powodzonka w robocie. Powinien być mądrzejszy. Dobra, tam był ten dźwig po lewo, nie? Kurwa, znowu bezdomny. O nie! A tak. Jak myślałem...
rzeczy. Ty, idealna muza. No kurwa, tam mi się chce strzać. Przysięgam, wypiłem ponad jedno piwko. Mnie co chwilę kurwa pompa ciśnie. A on gra czy co? Będzie grał? Naprawdę, sama widziałam. Nie mam problemu z pęcherzem, tylko browara wyjebałem, a browarze zawsze się strzał. I będzie jeszcze gorzej. Niczego jej już nie powiem. Gdybym sama tego nie widziała. Niczego jej już nie powiem. Jak to znosisz? Słyszałam co innego. To opowiada takie rzeczy. Naprawdę, sama widziałam. Naprawdę, sama widziałam. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Jak to znosisz? Słyszałam co innego. Zawsze to powtarzałam. Teraz każdy już o tym wie. I będzie jeszcze gorzej. Kto to opowiada takie rzeczy? Niczego jej już nie powiem. Gdybym sama tego ale nie widziała... Ale na kurwa! Dobry ziomek. Co to widzę tutaj? Ulala, kurwa. Jakie skarby. Dobra, gdzieś... Oj, nie to. A czekaj, to jest... O. Tu mam szukać? To było trochę dziwne, jakbym tutaj znalazł wszystko. Siema, demon. Kurwa, przecież tu nic nie ma. Jakieś ryby. Dobra, zobaczę. Pod co idę? Pod jedną rękę. Jak on? O! I co? To chyba nie to, co? MC Hammer. Nic. Trzeba gadać. Czy ktoś coś nie widział? No bezdomny na pewno nie. Bezdomny to odleciał po całości. A ten ziomek nie widział niczego? On tu kurwa przecież jest naprzeciwko ma stragan. Nie. Okej, ciotki.
Reklama Diablo 4. No dzisiaj beta kolejna. Ale ja już nie gram, no. O, witam. Ej, ty. Trochę dziwne miejsce dla drwala. Czy ja wyglądam jak drwal? Widziałeś kiedyś drwala z takim toporem? Właściwie to nie. Jestem, a właściwie byłem królewskim katem. Nadal pobieram pensję, ale katem zwać się już nie mogę. Tak dawno nie wykonałem żadnej porządnej egzekucji. Mało kto popełnia teraz zbrodnie kwalifikujące się pod topór. Większość przestępców trafia do Górniczej Doliny, więc jestem na niewymuszonym urlopie. Jednak wojna kiedyś się skończy, a wtedy całe to ścierwo trafi pod moje ostrze. Jak to jest być katem? Dobrze? Moim zdaniem nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w tej pracy najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, gdy sobie nie radziłem. Co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet uniwersalne, nie znajduje się zrozumienia u innych. Ja miałem szczęście, ponieważ je znalazłem. Wielu ludzi pyta mnie, jak ja to robię? Skąd czerpię tę radość? Odpowiedź jest prosta. To umiłowanie życia. Wiedza o tym, że jeden fałszywy ruch może na mnie zmarnować. Dzięki temu mogę z dnia na dzień zmienić swój tryb. I tak jak kiedyś ścinałem ścierwo, tak teraz mogę zmienić zawód i zostać tym. No, już nie można, ale kiedyś można było. Ludzie tego używali. Długo już pracujesz jako kat? Zacząłem terminować jako pomocnik kata. Jak miałem 10 lat, a samą funkcję kata objąłem w wieku 18. 8 lat nauki u starego Gregora. To były czasy. Potrafił jednym uderzeniem ściąć 3 głowy naraz. Przypomniała mi się moja pierwsza egzekucja. Skazaniec był piratem, zwykłym opryszkiem. Do dzisiaj pamiętam, jak mi się ześlizgnęła ręka. I uderzyłem go nie w szyję, a w plecy. Miałem szczęście, że umarł od razu, bo by mnie chyba wyrzucili na zbity pysk. A tak, tylko obniżyli mi pierwszą zapłatę. Wtedy jeszcze płacono od egzekucji. Tyle ich było. Zabiłeś kiedyś kogoś sławnego? Wypraszam sobie. Ja nie zabijam, tylko wykonuję legalne wyroki władzy. Jestem jej przedstawicielem. Przepraszam, nie chciałem. Nie masz za co przepraszać. Młody jesteś, to i pewne rzeczy jeszcze ci wolno. Musisz się jeszcze sporo nauczyć. A co do sławnych skazańców, to trochę się ich przewinęło. Jack Ryżobrody, chociażby. Straszliwy sukinsyn. Siał postrach na tych morzach przez kilkanaście lat. Podpalał wioski, napadał na statki, nawet czasami robił zasadzki na karawany wśród Kolumbu. Straż ujęła go w burdelu, gdzie ze swoimi oficerami przepijał majątek. Dureń. Wszyscy poszli wprost pod mój topór. 200 sztuk złota mi za nich wpadło. To były czasy. Tyle złota, co wtedy, to za jednym zamachem nigdy nie dostałem. Muszę już iść. Trzymaj głowę na karku, chłopcze. To takie nasze małe zawodowe powiedzenie. Nieważne. Jako kat pewnie znasz się na kościach. Oprócz ich łamania potrafiłbyś też je nastawić? Obrażasz mnie takim pytaniem. Oczywiście, że tak. Nieraz składało się do kupy więźnia, za którego ktoś zapłacił okup. Pamiętam, jak raz mieliśmy takiego najemnika, który działał przeciwko tutejszym kupcom. Nawet nie chcieliśmy z niego wyciągnąć niczego konkretnego, ale trzeba było wyrobić normę. Kiedy miał wybite wszystkie możliwe stawy, przyszedł za niego okup. Miałem 2 godziny, żeby postawić go na nogi i udało się. Skoro tak, to mógłbyś pomóc Rudowi? Wybił sobie bark i nie może przez to pracować. Znam gościa. To jeden z tych... Tych obijających się przez połowę dnia stoczniowców. Lepiej bym tego nie wyraził. Wiesz, chętnie bym pomógł, ale mam pewne obawy. Jakie? Dawno niczego nie nastawiałem.
mogłem wyjść z sprawy. Szczególnie, że Rud to taki drobny chłopaczyna. Moje łapska mogą mu wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Rozumiesz? Gdybym mu coś zrobił, miałbym przesranę, bo facet ma kontakty. Za ile podejmiesz się takiego ryzyka? Trochę źle zadałeś pytanie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nie chodzi o pieniądze. Pomogę ci, jeśli Rud obieca, że w razie niepowodzenia mojego zabiegu nie będzie mi robił problemów. Nie interesują mnie obietnice słowne. Chcę to mieć na piśmie. Tylko to pozbawi mnie obaw. Postaram się załatwić, co trzeba. Do zobaczenia. Dzięki. Dobra, teraz do tego dziada. Używaj do złażenia, jasny chuj. Super mi idzie, dzięki. Tak dalej być nie może. Jest całkiem spoko, tylko ten drugi kurwa rozdział jest kurewsko długi, no. Bo tu wszystkich ludzi poznajesz dopiero. Moje zdanie już znasz. Ale jak już sobie dołączę do jakiejś gildii i zacznie się prawdziwa rozpierdolka, to będzie co robić, no. Znalazłem kogoś, kto może pomóc. Naprawdę? Kto? Baynard, miejski kat. Chcesz mnie zabić? Nie, nie, po prostu jako kat zna się na nastawianiu kości. Nie masz się czego obawiać. Cholera, ale znalazłeś sposób. No dobra, utrzymanie pracy wymaga poświęceń. Gdzie on jest? Zanim tu podejdzie, chcę od ciebie otrzymać takie zaświadczenie. Jakie znowu zaświadczenie? Nie chcę mieć problemów w razie nieudanego zabiegu. Musisz napisać, że niezależnie od jego wyniku nie będziesz mu robił problemów. Czyli nawet nie jest pewien, czy mu się uda? O, niedoczekanie! Nie będę składał podpisu w takiej sprawie! Twoje narzekania są godne przekupek z targowiska. Zachowaj się jak mężczyzna. Co taki młokos może wiedzieć o zachowywaniu się jak mężczyzna? Skoro już poruszyłeś tę strunę, to powiem ci jedno. Nie ma nic bardziej męskiego od racjonalnego postrzegania świata. A ja właśnie to robię. Potraktuj to jako naukę wynikającą z mojej dobrej woli. Jeszcze coś? Chcesz wrócić do pracy, czy nie? Chcę, bo inaczej nie będę mieć środków do życia. Na pewno nie ma nikogo lepszego. On jest najlepszą dostępną opcją. Wystarczy, że naskrobisz dla niego parę słów i bark wróci do normy. Co za czasy, żeby kat robił za lekarza. No dobra, poczekaj chwilę. Muszę tylko znaleźć odpowiednie słowa. Liga? No, proszę. Nie ma chuja. To mu chyba wystarczy, nie? Pójdę i się przekonam. Czekaj tu na nas. Dzięki Luki Macymy za pół roku. O kurwa, co się wjebałem teraz. Ale git. Ty, sejwik. Ostatni sejwik 12 minut temu. Ja pierdolę. Ty dobra, nie, ale potem kości wypierdalam. Bo ja nie wstanę na 20, przysięgam. A i tak jest progatik. W sensie dzisiaj, potem, wieczorem. Kto po mnie streama? Chyba Olsza, 11. Potem Wysocki, 15. I potem ja mam o 20. Ty, gdzie ten ziom poszedł? Nie, no kurwa. A, jest. Hej. No i git. No to zrobimy jutro obywatela i trzeci ten rozdział pójdzie. Oto pismo, które chciałeś.
Chodź za mną. Prowadź. Co w robocie będę słuchał? Jak nie oglądałem wcześniejszych części Gothica, no to... Gazard wyrzuca odcinki. Czy się jakoś tam se to wycina. I wrzuca to siebie na kanał, to co grałem. To sobie możesz to odpalić, no. Trzeci rozdział jeszcze nie teraz, no... Zostanę obywatelem. Porobię questy dla gildii kupieckiej. Dołączę do nich i zakładam, że już prawie rozdział trzeci, no. Jesteś zmęczony w ogóle? Ktoś to! No tak, o, ale jak się położę, to pewnie zasnę, no. Jedna łapa szersza ode mnie. A czego się spodziewałeś po emerytowanym kacie? Podejdź, załatwi to szybko. Szybko? Tak, będę siedział szybko. I siadał, to w życiu nie zasnę. No, to ja ten... O co chodzi? Znaczy, wiesz, zostawiłem patelnię na ogniu, muszę wstąpić do domu. Nie nabierzesz mnie. Bejnard, bierz się do roboty. Nie? Ja nie jestem gotowy. Podobno jakiś mag chce ci pomóc. Co? No tak, usłyszał o twoim problemie i stwierdził, że jak nikt ci nie pomoże, to przyjdzie nastawić ci bark magicznie. Nie! Nie pozwolę, by jakiś zwyrodnialec macał mnie wynaturzonymi światełkami! Panie Bejnard, co pan tak stoi? Mój bark sam się nie nastawi! Tylko zejdźmy może z widoku, dobrze? Będę się wtedy pewniej czuł! Moment, muszę dobrze wszystko sprawdzić. O kurwa. No, i po krzyku. Wspaniale. Jak będzie z naszą umową? Powiedz mi, jesteś już obywatelem tego miasta? Nie, ale chcę nim zostać. No i świetnie. Wypiszę ci referencję dla skryby. Co ty na to? Niech będzie. Mam nadzieję, że będzie coś warta. No pewnie. Wszyscy mnie znają, skryba też, więc gwarantuję, że przyniesie ci korzyść. No i chuj, zdrowy, nie? No, jest w porządku. Proszę. Dzięki. Na razie. Dobra, czyli mi została... Leon Kuno zrobiony. Frida zrobiona, Thomas zrobiony. Ramona jeszcze została. Ten Graal zrobiony. I Root zrobiony. Dobra, sejwik. Dzielnica pięści. No dobra, to już na następnym streamie. W sensie no dzisiaj potem, wieczorem. Wypierdalam z Gothica. A, miałem przechwytywanie ekranu, a nie ten. Dobra, gaszę się. Mam gdzie was wysłać, czy nie? Kto tu kurwa streamuje? Kanały na żywo. Język polski. No kurwa... No nie. Dobra, chuj, pójdziecie tam, gdzie se pójdziecie, no, żeby ktoś chce coś porobił. Ja se idę ten, chcę poleżeć. Stream dzisiaj 20. 11 chyba Olsza i 15 Wysocki. Tak, będzie Gothic. Ale na pewno nie od razu. Coś tam sobie jeszcze porobię przed. Jak ktoś jest ciekawy, będzie Wodzik od razu po streamie. Także... Papa, elo, trzymajcie się. A, Remsuła odpalił. No to chuj. Może być i tak. Ale kurwa se cwaniaczek znalazł opcję. No i git. Dobra, to idźcie do Remsuły i widzimy się wieczorem, no. Coś ich... Znajdę jakieś filmiki śmieszne, nieśmieszne do poglądania. No a tak Gothic 22 bym liczył. Jak odpalę o 20, no. Dobra. Elo i do potem. Pa, pa.